Witam serdecznie w czwartej odsłonie Barbel Academy Podcast. Co ciekawe, nagrywamy ją przed trzecią, ale o tym nie możecie wiedzieć. Nagranie jest też archiwalne, nagrywamy to przed kwarantanną. I dzisiejszym gościem w Barbel Academy Podcast będzie Radosław Słodkiewicz. Bardzo mi miło, witam wszystkich bardzo serdecznie. <laughs> Fanfar Czyli... nie ma, bo jesteśmy przed kwarantanną. <laughs> okay. W, w racji tego, że nagrywamy przed kwarantanną, film jest nagrywany w udziałem y, publiczności. <laughs> Powinny być brawa. No i to jest content. Słuchajcie, zdecydowaliśmy się zaprosić radka do podcastu, żeby dać wam trochę odpocząć od, od tych mądrości o stopie i nie tylko. Mieliśmy dwóch takich łebskich na podcastach, a teraz chcielibyśmy posłuchać. Przynajmniej ja chciałem posłuchać fajnej historii. A kogo mieliście? Jakich łebskich? Co A mieliśmy mówili? takiego Piotrusia Koszcząbskiego który się zna bardzo dobrze na przykład na stopie, na neurologii i generalnie wyciąga takie przypadki. Na stopie procentowej? Czy na... Też, też, też. Dobry ekonomista z niego, nie? Wyciąga takie przypadki, które nikt inny nie może wyciągnąć i z naszym Wojtkiem Prokopowiczem, który się zajmuje balansem strukturalnym przede wszystkim, te w testy mięśniowe, wiesz, takie tam bajery, że jak kogoś coś boli, to co zrobi, żeby nie bolało i żeby to wyłatwić maksymalnie jedną, dwie wizyty, a nie żeby tam wiesz łazić wiadomo, 10 razy, wiadomo, wiadomo. nie? Wiadomo. No, to teraz coś lżejszego, przyjemniejszego, mniej specjalistycznego. Ja mam najwyżej mogę powiedzieć, co zrobić, żeby coś bolało. Ale, my ale myślę, że równie wartościowego. Bo Radek spotkiewicz w jednym z tych kulturystów, których przygotowując się do podcastów, ciężko wliczyć wszystkie tytuły, zawody, w których startował. Historia w sporcie jest dłuższa niż tak naprawdę chyba ja żyję na tym świecie. Ile lat już no, ja, ja, się ja na, pierwszych, na pierwszych zawodach wystartowałem, jak miałem 16 lat. Mm -hmm. I to nie mówię o, o biegu w podstawówce, tylko o futurystycznych <noise> zawodach. Tak. A teraz masz? A teraz w tym roku miał 44, także. Czyli tak, to już 28 lat? No, Tak, by, jakby tak? Liczyć. Czy, czy 18? Bo wątpiłem teraz. Nie, 26 lat, tak? 26 czy 28? 28. 28. A ja żyję 27, czyli miałem rację. Albo nie wiem, albo 20 no, no dużo w każdym razie. <grystanie> Możesz dość pójść, że może się nie bawić matematyk. Dobra. Latku, przede wszystkim to, co chciałbym powiedzieć, to w sumie dla mnie i dla Kamila, od zawsze, odkąd zaczęliśmy trenować, to jesteś jakiegoś rodzaju ikoną tak naprawdę, bo byłeś dość znaną postacią zawsze w Poznaniu. Ja sam też trafiłem kiedyś do ciebie na, na, na siłownię, która się jeszcze w modenie znajdowała. To były tam po początki Twojego klubu, a potem klub wyniósł się na Rataje, czyli tam, gdzie całe życie w tym mieszkałem i też długi czas u Ciebie w klubie trenowałem, a Kamil do dzisiaj gości u Ciebie, oczywiście w przerwą na kwarantannę. Podziewa się przerwy na kwarantannę, bo no ona dopiero na nadejdzie. <laughs> no niestety, niestety jest, jest ta przerwa. Wszyscy mają tę przerwę, też bardzo na tym ubolewam. Znaczy będę ubolewał, jak będzie ta kwarantanna. <laughs> <głos> <głos> Oczywiście. I do, do, do dzisiaj, znaczy przed kwarantanną, będzie musiał skończyć, ale prowadzi zawodników, także swoich, w trójboju u ciebie w klubie. I tak naprawdę, poniekąd Twoja koncepcja klubu yy, była też dla nas pewną inspiracją co do tego, że można tak naprawdę stworzyć swoje miejsce, które nie jest komercyjne, a i tak się utrzyma. Czyli my ten pomysł powieliliśmy w, w, w Outlook Barbell w Gdyni, gdzie postanowiliśmy, że chcemy zbierać tylko, e, tylko zawodników w naszym klubie, jakby nie wpuszczać tam turystów. Oczywiście u Ciebie to nie jest tak, że trzeba mieć zaproszenie, e, ale to nie zmienia faktu, że klub Twój to jest miejsce, gdzie jeżeli wejdziesz, to zawsze znajdziesz ludzi, którzy przychodzą tam trenować. I bardzo często są to zawodnicy, którzy startują na dewkach, bardzo często Twoi zawodnicy, którzy tak naprawdę nigdy w złej formie nie wychodzą. Tak, no, no, no ja powiem szczerze, że ja się z, z tego bardzo cieszę, że, że ten mój klub jest inny niż wszystkie inne kluby. E, powiem, sam też nie lubię takich e, fitness klubów, gdzieś się po prostu przychodzi tylko po to, żeby zrobić sobie zdjęcie na Instagram. Oczywiście nie mam nic do takich osób, które robią sobie gdzieś tam zdjęcia na Instagram, bo sam sobie je też robię. <śmiech> <śmiech> ale. Ale oczywiście dla mnie priorytetem jest jednak trening mhm. i bardzo lubię takie kluby, gdzie się wchodzi i widać oczywiście tą atmosferę, że ludzie chcą trenować po to, żeby mieć efekty, a nie po to, tylko właśnie, żeby zrobić sobie to zdjęcie. Także dla mnie jest bez znaczenia, czy ktoś trenuje trójbusiłowy, czy ktoś trenuje strongmanów, czy, czy trenuje kulturystykę, natomiast lubię tą atmosferę taką, takiej rywalizacji, tego takiego mhm. maksymalnego wysiłku. Zawsze trenowałem na takich siłowniach i zawsze marzyłem o tym, żeby taką siłownię mieć swoją, więc mimo że oczywiście zdaje sobie sprawę, że pewnie komercyjne siłownie są lepsze jako, jako, jako biznes, to jednak zawsze miałem słabość do tych siłowni, takich, z których ja się akurat wywodzę. No i oczywiście dumny jestem z tego, że, że ta moja siłownia skupia właśnie zawodników. Gdzieś tam się utarło, że to jest taka, takie miejsce, w którym się przychodzi, nie po to, żeby pogadać, pośmiać się, oczywiście też można to robić, ale przede wszystkim przychodzi się po to, żeby ciężko trenować. Cieszę się, że też między innymi również właśnie... Dzięki Wam jest to też takie miejsce, gdzie widać tych, te osoby, które robią takie ćwiczenia zapomniane na, 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 ćwiczeni, na, na siłowniach takich na typowych fitness klubach, jak na przykład przysiady, martwe ciągi. Ja dużo też jeżdżę po Polsce i dużo siłowni odwiedzam. Nie, nie tylko takich kuźni, ale też takie, takie właśnie fitness kluby i często widzę, że ten sprzęt do przysiadów jest zakurzony, a u nas akurat tak nie ma. Także, także cieszę się z tego, że że to się ciężko no. trenuje i że się trenuje wszystko, także super. Jak, jak jesteśmy nawet przy wprzęcie to dla mnie takim charakterystycznym punktem generalnie twojej szkoły treningowej, bo tak to chyba można już nazwać, i Twojego klubu, jest to, że tam zawsze był nieziemsko egotyczny wprzęt. Nie? Bo jakby w momencie, jak którym się zaczął tutaj popularyzować, to popularyzować, to, to jakby internet zaczął żyć czymś takim, jak wiesz, różne ćwiczenia specjalne, różne gryfy, jakieś takie, wiesz, bajery, nie? A pamiętam, że u Ciebie od początku w klubie, po pierwsze, zawsze był sprzęt hamera, czyli jakby wiesz, nigdy nie było oszczędzane na tym, jakie tam maszyny wstawić, nigdy nie wstało tam jakieś, wiesz, chińskie dziadowstwo, ale też zawsze było tam mnóstwo gryfów, i, i, i do dzisiaj jest, nie? Tak samo. Wanim jeszcze gdziekolwiek się zaczęły pojawiać gumy, tak jak teraz wyszywcy trenują z gumami, nie? dynamika i tak dalej, tak wy na przykład tych gum używaliście normalnie do treningu kulturystycznego, nie? Wiesz, mi się wydaje, że to jest, to jest przez to, zresztą tak samo podejrzewam, nie byłem u Was w Gdyni, ale podejrzewam, że tak jest. Mamy nawet jest, więcej gum. Mamy <gum>, <gum>, gum. Dawno nie byłeś u nas. Także nie, <gum> <gum> no, w każdym razie myślę, że to jest dlatego, że, że jeżeli właściciel sam trenuje i gdzieś to jest jakąś tam pasją jego ten, ten sport siłowy właśnie, to... Sam pod siebie, że tak powiem ten, ten sprzęt kupuje, więc dlatego też u nas jest dużo tych gryfów, jakichś tam różnych dziwnych uchwytów, takich, które teoretycznie w normalnej śłowni nie są spotykane, no bo tak naprawdę, jeżeli ktoś robi to tylko po to, żeby przychodzili klienci, tacy normalni, że tak powiem, zjadacze chleba, no to po co im tak, takie gadżety? Im wystarczy jeden uchwyt, jeden gryf i tak sobie poradzą. Natomiast tutaj przez to, że gdzieś tam uderzamy do tych zawodników, do tych osób, które mają większe pojęcie i chcą korzystać z różnych, że powiem, nowości, takich barierów różnych. Ja również z tego chcę korzystać i chcę zobaczyć, jak to chociażby działa, sprawdzić i tak dalej. No to, to oczywiście poszukuję, jak wiem, że coś się takiego ciekawego pojawia, to. Staram się to u siebie mhm. mieć i z tego się bardzo cieszę, że właśnie też się tym różnimy od innych siłowni, że, że jednak dużo tego sprzętu mamy. Mhm. E, powiem szczerze, że oczywiście z trójbojem nigdy tam nie miałem za wiele wspólnego, tylko tyle, że gdzieś tam wiadomo, znałem uwagów, którzy to robili. E, gdzieś tam, kiedyś na tych siłowniach, w których ja trenowałem, też ten trójbój był, był popularny, więc mogłem się, że powiem, gdzieś tam przypatrzyć e, takim treningom. Natomiast oczywiście dzięki temu, że też. Was tutaj u siebie mam, to mam też trochę takiego sprzętu typowego właśnie pod ten, pod ten trójbój i powiem szczerze, że też jestem tym mile zaskoczony i często korzystam z tych nowinek, których bym kiedyś pewnie nawet nie miał możliwości, że powiem, wypróbować, także, także fajnie. Myślę, że ta kulturystyka i ten tryb siłowy gdzieś tam e, mogą z sobie razem współistnieć i jedni od drugich, jak powiem, troszeczkę czerpać. Jak, Jure, jest, jak najbardziej myślę, że to połączenie u Ciebie w klubie żyje i, i ma się bardzo dobrze. I, i też tutaj taka charakterystyczna jest ta Twoja otwartość na te nowinki, bo tą otwartość też jakby zauważam u wszystkich ludzi, którzy w jakiś tam sposób zaczynają z nami e, wiem, pojawiać się, współpracować, czy, czy właśnie goszczą u nas w podcastach, że, że, że u wszystkich Was widać coś takiego, że. Nie boicie się próbować czegoś innego, nie? czy, 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 czy po, po prostu sprawdzić inne rzeczy. Ja też pamiętam, że jak na przykład robiliśmy trening klatki, kiedyś razem robiliśmy, nie? Tak, tak, I, tak, i zapytałeś tak. mnie o to, czy, czy na przykład czy coś można poprawić w Twoim wyciskaniu. Nie? Wiesz, mi wtedy było absolutnie głupio cokolwiek mówić, bo gdzie ja wiesz, mało małolac do, 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 do zawodnika o takim wtarzu. I, I o takim podejściu mówię, że jest ta, ta wymiana nie? między nami wszystkimi, i też po to przede wszystkim ten podcast powstał i dlatego też bardzo nam zależało, żeby z tą pogadać. Nie no, ja, ja tam powiem szczerze, że, że ja tam jestem zawsze otwarty na, na ten. Nigdy tam nie, nie twierdziłem, że gdzieś tam pozjadałem wszystkie rozumy i tak dalej, bo wiadomo, że, że, że każdy powinien się uczyć przez cały czas. To nie jest tak, że ktoś tam gdzieś, jak powiem, trenuje nie wiem, 20 lat, czy tam 30 lat. To, to się nie może czegoś, czegoś nauczyć. Wcale też tam oczywiście nie, nie uważam, że wszystko, co ja robiłem w życiu treningowo, było, było mądre i też myślę, że cały czas gdzieś tam zdobywałem nowe doświadczenia i zupełnie inaczej trenuję teraz niż, niż trenowałem kiedyś. Kiedyś się robiło bardzo dużo błędów, bardzo źle się trenowało i, i, i technicznie, i generalnie myślę, że głównie metodycznie się trenowało bardzo. Bardzo źle. Kulturyści robili chyba najwięcej błędów ze, ze wszystkich no sportowców siłowych. Szlaki, nie? E, tak, tak. Dlatego, że, że, że w kulturystyce zawsze panowało podejście, że im jest ciężej, im jest człowiek bardziej, że tak powiem. Zmęczony tym jest oczywiście lepiej. To mhm. oczywiście teraz wiadomo, że, że nie, nie, nie tędy droga, no i teraz gdzieś tam, jak powiem, to podejście takie treningowe jest sprytniejsze i, i też myślę, że ci nowi zawodnicy mają mniej kontuzji, mają lepsze efekty w krótszym czasie, i tak dalej, także, także no super jest to właśnie, że gdzieś tam można się uczyć od wielu, wielu gdzieś tam po drodze spotkanych osób, także, także super. Mhm. I Radku, do tego stanu rzeczy, który mamy teraz, czyli do tego klubu, do twojego portfela zawodników, jeżeli można tak to nazwać, i do Twojej puli osiągnięć sportowych, chciałbym prześledzić drogę, jak, jak do tego doszedłeś, i wyciągnąć z tego pewne lekcje dla siebie i dla naszych wchładzy, czyli poznać co nieco Twoją filozofię życiową, filozofię treningową. Zobaczyć, jakie nastawienie trzeba mieć, żeby wytrzymać tyle lat w tym sporcie na takim poziomie, i co spowodowało, że utworzyłeś takie, a nie inne miejsce. I zanim do tego przejdziemy, chciałbym tylko e, przypomnieć, że nieba, niedawno wyszła nasza książeczka treningowa, która zaprowadzi Was w świat takiego fajnego, podziemnego trenowania, trójboju siłowego. Znajdziecie tam przede wszystkim program Rekruta, który jest do wykonania nawet w waszej garażowej siłowni. Jeżeli chcecie sportów siłowych w takim wydaniu, Zapraszam do zakupu e -booka. Jeżeli chcecie sportów sylwetkowych... To, to ja też chcę do e Ty oczywiście. dostaniesz. A, super. Jeżeli jesteście zainteresowani portami sylwetkowymi w hardkorowym wydaniu niecukierkowym, jest jedno miejsce, Mekka Polskiej Kulturystyki, Siłownia Radka w Poznaniu. Oczywiście podlinkowanie znajdziecie w opisie tego filmu. Zgłaszajcie się tam. Jeżeli zależy Wam na formie, to na pewno się nie zawiedziecie. No i super, bardzo mi miło. <laughs> Także... Wszystko potwierdzam, także tak, z, zapraszam, nie tak <grym> zapraszam i do siebie i zapraszam tutaj po, po e-booka, -book, e którego też oczywiście sobie przeczytam i, i też wraz, że jak powiem na ten temat swoją opinię, ale to dopiero później jak, jak go przeczytam. Także, także super. Co, co, co było zapytanie pytanie na początku? <grym> <grym> Jakie było pytanie? Zacznijmy od początku. Jak to się Tęknie zaczęło u Ciebie? Słuchaj, no jak, jak to się zaczęło? No z, zaczęło się to, to zupełnie, że tak powiem, e, niewinnie, bo, bo pamiętam, że tam za mało lata zawsze, gdzieś tam mi się podobały takie umieszczone sylwetki. E, wiecie, kiedyś nie było żadnych gazet, kiedyś nie było żadnych, e, żadnych informacji ani o kulturystyce, więc ja tak naprawdę nawet nie wiedziałem, że, że, że jest taki sport jak kulturystyka. I myślałem kiedyś, że jak ktoś jest taki przypakowany, to się po prostu taki rodzi. Jeden się urodził przypakowany, a drugi się urodził chudy taki jak ja. Dlatego no, natomiast... włosieniem, takie. Jak, jak u Tefmera, że się wygląda. Jak albo nie. Tak, tak, dokładnie. No, no i, i co? No i kiedyś pamiętam, że dawno temu gdzieś tam wpadła mi w ręce no, taka gazeta Atleta. Mhm. Wy na pewno jej nigdy nie widzieliście, bo ja, ja chyba kupiłem ostatni numer, jaki wyszedł, a potem już nie było atlety. Mhm. W każdym razie to była taka gazeta, która była ogólnie o, o, o ciężarach, o boksie, i było taki kawałeczek o, o kulturystyce. Oczywiście gdzieś tam sobie potem pozałatwiałem starsze numery, ale generalnie kupiłem w kiosku ten ostatni, który się pojawił. I tam był taki kulturysta Antoni Brzozowski, pamiętam do dzisiaj. E był że mistrzem Polski, nie w 70 kg kategorii 70 kg, czyli no wiadomo, że nie był najbardziej imponującą postacią pod względem masy mięśniowej, ale dla mnie wiadomo, tam tego nastoletniego chłopaka, no to, to był szok, jak zacząłem, że ten gościu tak wygląda i że można tym mieście wytrenować. No i oczywiście jak gdzieś tam sobie tego atletę powycinałem te, te, te zdjęcie tam był pamiętam jego trening. Więc ten trening oczywiście zacząłem kopiować. Sztangi nie miałem, siłowni nie miałem, bo w tym moim małym miasteczku siłowni nie było. Ale moi rodzice się budowali, więc gdzieś tam sobie z betonu wylałem odważniki, rury pamiętam, że służyły jako gryf, i takie były moje początki. Pamiętam, że mój ojciec się zawsze denerwował, bo te rury się wyginały oczywiście po, po treningu. Ja cały czas brałem nową rurę, a tą starą odkładałem. I ojciec się zawsze denerwował, mówi, kto tu przychodzi i wygina na tej naszej budowie te, te rury. A to oczywiście. No a to byłem ja. Tak, także takie były początki. No i no i co? I potem gdzieś tam otworzyli tą siłownię. W Goleniowie, bo jestem z takiego mojego miasteczka Goloniowa. Oczywiście zapisałem się na tą siłownię od razu. No powiem szczerze, że, że gdzieś tam jakieś tam pewnie predyspozycje do tej sylwetki miałem, bo pamiętam, że jak się na tą siłkę zapisałem, to tam gdzieś byłem, nie wiem, po dwóch, trzech miesiącach treningów takich z tymi cegłami i betonem. I pamiętam, że była wtedy sztanga 60 kg na, na ławce. I pierwsze co, co zrobiłem to właśnie to chciałem zobaczyć czy te 60 kg wycisnę. Wycisnąłem te 60 kg dwa razy i potem położył się taki inny chłopaczek taki szczuplejszy ode mnie i w ogóle i wycisnął to chyba nie z 10 albo z 12 razy. Ale ja oczywiście skomentowałem to, ale za to zobaczcie, jak jaką słabo wygląda, czyli, czyli wiem, że musiałem już dobrze wyglądać, mimo że tej siły nie miałem. Także no, no potem z tym, z, tym, z tym chłopakiem się tam, kolegowaliśmy, gdzieś tam razem trenowaliśmy, no, ale takie były początki, taki był mój pierwszy, pierwsza wizyta na, na siłowni. No i tam oczywiście na tej siłowni przez wiele lat trenowałem. To była taka typowa kuźnia, taka jak, jakie teraz są te kuźnie. Znaczy, jakich nie ma tych kuźni, ale, ale grałem, tak, gdzieś, jakieś gdzieś, tam gdzieś tam niedobitki, gdzieś tam w jakichś starych blokach czy coś jeszcze jest. No super atmosfera, wiadomo, że tam przychodzili tylko tacy chłopacy, którzy chcieli być przypakowani. Wiecie, kiedyś były zupełnie inne czasy, kiedyś to w ogóle osoby takie w moim wieku to nigdy nie chodziły na, na siłownię, więc tam kiedyś się chodziło, tylko jak się miało 16, 17, nie wiem, może z 22-3 lata, to wtedy takie osoby jeszcze chodziły na siłownię, natomiast starszych raczej nie było. Kobiety nie chodziły w ogóle, bo myślały, że jak pójdą chociaż raz na siłownię, to będą. Od razu wyglądały jak faceci, więc, więc dziewczyn nie było. Byli tylko sami młodzi, napaleńcy tacy, tacy jak ja. No i oczywiście się przychodziłem. Wiadomo, wtedy nie było wiadomo nic o żadnej diecie, o żadnych i to w ogóle nie było wtedy żadnych. Więc wiadomo, jadło się byle co. Natomiast trenowało się czasami po 3, po 5 godzin, bo i po 6 godzin, więc. Moje treningi na początku wyglądały takie, że się zakatowywałem ile się dało, potem robiłem 3 miesiące przerwy, bo, bo nie miałem generalnie już siły wyjścia na siłownię. Potem znowu wracałem i znowu trenowałem do, do upadłego, także często było tak, jak wracałem do domu z, z siłowni, to oczywiście zapadałem w sen i dopiero potem się budziłem i zjadałem obiad. Także jadłem prawie nic, nie jadłem, ale dużo trenowałem. Takie były, takie były początki. No i co? I oczywiście jak, jak zacząłem tylko chodzić na tą siłownię, jak powiedziałem w, wcześniej, to mówię, po trzech miesiącach na siłowni podszedł do mnie właściciel tej siłowni i się zapytał, czy chcę wystartować w zawodach kulturystycznych. A ja mówię, ale że, że nie wiem, co to nawet jest, co tam się nie wiem, robi i w ogóle. Ja mówię, nie ma problemu. Mówię ja ci, zabiorę do takiego tam gościa do, do Szczecina, oni mają prawdziwą siłownię. E, pokażą ci, na czym polegają zawody kulturystyczne no i pojechaliśmy do taka siłownia buldi. Jest do tej pory, yes, więc teraz yes. się zmieniła ten i wiem, że tam teraz tacy trójboiści, taka, mm -hmm. taka dziewczyna, która startuje w trójboju si. to prowadzi i mam z nią też nawet kontakt, więc z tym bouldiem mam kontakt przez całe życie. W każdym razie ten stary właściciel już, już tej siłowni nie ma, ale on mi właśnie pokazywał, oglądają pozy kulturystyczne mm -hmm. i tam tak naprawdę pojechałem, pokazali mi te pozy kulturystyczne i tydzień później pojechałem na zawody kulturystyczne, czyli tam bez żadnego przygotowania, bez niczego. Oczywiście byłem ostatni na tych zawodach, bo to startowali normalni kulturyści Udech. i ja, natomiast dostałem tam nagrodę dla najmłodszego uczestnika, takie spodnie treningowe. No i oczywiście jak tam powiedzieli, że mam 16 lat, to, to, to było jakieś tam poruszenie, bo jak na 16-latka, to jakoś tam było widać, że, że coś ćwiczę, mimo że wiadomo, trenowałem... Tak powiem z 3 miesiące pewnie, nie mniej więcej. No i takie były początki. No i tak trochę mówię chaotycznie, bo sam nie wiedziałem o czym chciałem opowiedzieć, bo zapomniałem tego pytania. No ale w każdym bądź razie na tej siłowni spędziłem kilka, kilka pierwszych lat i te starty, które na początku miałem to tam, to tam trenowałem to był pierwszy start, miałem te 16 lat, potem z kolejny startem dopiero czekałem dwa lata. dwa lata później był oczywiście ten pierwszy start, który tak to nie wyszło jak chciałem, bo wiadomo, mimo tego, że nie miałem tych mięśni, to jak już pojechałem i... i i zacząłem tych swoich rywali, to widziałem, że jednak tych mieści trzeba mieć znacznie więcej, niż, niż mi się wydawało. Tam oczywiście można powiedzieć, że się zakochałem w kulturystyce, bo, bo widziałem tych zawodników pierwszy raz na żywo, znaczy na żywo, ale wtedy nawet nie było gazet, więc nawet nie było, ciężko było oglądać te, te, te osoby, nie było internetu, nie było niczego, więc nawet człowiek nie wiedział jak ci kulturyści wyglądają, więc pamiętam, że tamte zawody wygrał taki gość Andrzej Rączka, czy roczka to był gościu, który był tam takim czołowym polskim kulturystą w tej ciężkiej kategorii. Ważył chyba wtedy 108 kg. Fakt, że to był taki wysoki, dosyć gościu, jak na tamte czasy, no jak na te czasy też, bo tam duży kulturysta. No ale jak go zacząłem, jak, jak wygląda, jaki ma wielkie mięśnie i tą rzeźbę i to wszystko, to mówię, wow, no mówię, no kiedyś, no muszę tak wyglądać. No no i tak mi się, tak to się wszystko, że jak powiem, zaczęło. A a wiadomo jak startowałem, to gdzieś tam cały czas trenowałem na różnych siłowniach. Przeważnie były to takie siłownie, takie, takie mordownie jak to się mówi, takie hardkorowe siłownie i tam dlatego pff, najbardziej się czuję z tym związany. Natomiast gdzieś tam brakowało mi takiego sprzętu, gdzieś tam widziałem bo gdzieś tam ktoś załatwiał czasami jakąś gazetę z zagranicy i gdzieś tam było widać, że są jakieś te hamery prawdziwe i tak dalej, że to, no i gdzieś tam cały czas sobie marzyłem o tym, że kiedyś jak będę miał hajs, to sobie otworzę siłownię, <gry> <gry> więc <gry> wiadomo, czasy studiów, czasy tamtej średniej szkoły, to mi tam się nie przelewało, więc nawet o tym nie myślałem, ale wiadomo, jak już skończyłem studia, Dziś zacząłem dorabiać, to, to pomyślałem, że kiedyś bym chciał tą siłownię otworzyć. Chciałbym taką siłownię otworzyć, żebym e, nie tyle na niej zarabiał, co mm. chciałbym mieć dla siebie do takiego treningu, taką najlepszą siłownię, jaką mam sobie, że powiem, wymarzę. No i, no i tak powstała siłownia. Ja pierwszą siłownię otworzyłem w Goleniowie. Ona niestety padła. Mm. Za małe miasto, za duże. No to, to, to koszty były i tak dalej. Myślałem, że w Poznaniu dopiero zaczynałeś. No. Nie, nie, otworzyłem pierwszą w Goleniowie taką malutką siłownię. Tam miałem to chyba, czy tam 120 metrów 2 takiej siłowni. na takim obiekcie otworzono basen i tam małe takie miejsce na siłownię. Oczywiście sprzętu było mega dużo. Także musiałem kilka maszyn na korytarz wystawić, bo, bo się nie zmieściły. Natomiast był to taki dosyć duży obiekt i nikt mi nie robił problemów, że część maszyn stało poza siłownią, tą, którą ja opłacałem to po tym, poza tym lokalem. No, natomiast mówię, to tam nie poszło małe miasteczko, za duże Koszty i padła ta siłownia. Mhm. Więc kolejną siłownię dopiero tworzyłem kilka lat później, bo potem wróciłem z portem do Poznania. Tutaj pracowałem i trenowałem w Olimpie. Też mhm. pomagałem jakby w otwarciu tego, tej siłowni. tego też czuję się z nim dosyć taki, jak powiem, związany, też sprzęt fajny, dobre maszyny, dużo wolnego ciężaru. Mhm. I tam można powiedzieć, że większość można powiedzieć takiej kariery mojej że powiem, to spędziłem właśnie w, w Olimpie. No i dopiero później otworzyłem sklep z odżywkami, z tego mm. sklepu z odżywkami przerzuciłem się na, na Modenę i tam otworzyłem mm. pierwszy ten taki słodki gym and Fitness. No tam oczywiście niestety trzeba się było zabierać, bo właściciel całego, mm. że jak powiem, obiektu gdzieś tam jakieś powymyślał no, dziwne rzeczy i wyrzucili nas stamtąd. Ja pamiętam, moja mama, to moja biuro też, nie? Na no, moja... Wszystkich tam wyrzucili nagle. Budynek obok, ale też właśnie na, na, na Modenie. Tak, 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 tak. tak. No, więc, no i co? Trzeba się było szybko ewakuować, bo nagle się okazało, że, że banki zajmują ten cały teren itd. i tak dalej, włączyli nam prąd. Nagle no, pamiętam, że agregat taki prądotwórczy <grytania> załatwiłem, żeby osoby, które miały wykupione karnety, też żeby mogły chociaż do końca miesiąca podreptać na tych mhm. bieżniach nie? i żeby mogły się chociaż wykąpać. Więc tam, no, ja, no, jaja były ogólnie, ale. Zabraliśmy się stamtąd na rataje i na tych ratajach cały czas no. walczymy do, do dzisiaj. Także ale myślę, że super, bo i na ratajach no. dużo większa ta siłownia. No. Myślę, że fajniejsze miejsce. No. Ja jestem sprawdział. Praktycznie pod domem. Też przez jakiś czas byliśmy sąsiadami ze względu na biuro, nie? Tak. <laughs> tak. Ja, ja ja pamiętam, obok biorą pamiętam, pamiętam, tak. no, Dokładnie. Barbara Tak, tak, dokładnie. No. No fajne miejsce, tam ludzie no. rataje są fajne, także pewnie najlepsze. No, no. No, wi wi widzę bardzo dużo analogii, to w moją historię. Mega zaczynałem, bo y, moja przygoda się zaczęła y, w Platinium. Na... Ja w Platinium też tręwałem. No, po po Olimpie mm, jak mm, otworzyłem sklep, to potem się przy, przyniosłem do, do, mm, do Platinu, to jest gdzieś tam koło, koło 2008 roku to było jakoś tak. Mm, nie? No to ja, ja, ja tam właśnie zaczynałem, bo Michał Plewkiewicz to był znajomy właśnie moich aha. rodziców i mnie tam jakby pokierowali, nie, żebym sobie aha, krzywdy aha. nie zrobił, no, ale tak. też pamiętam, że ja, ja jestem wiesz z pokolenia muscular development nie? Aha, no tak, i tak, pamiętam, tak. Że, że pierwszy muskular, którego kupiłem to był na okładce wtedy Jay Cutler, jak zdobywał Mr. Olympia aha, i ja aha. pamiętam, że byłem w Empiku, kupowałem jakieś płyty czy coś i trafiłem właśnie na tą gazetę i patrzę na okładkę mówię, kurwa nie wierzę, że człowiek może być tak wielki, że no. on po prostu tak, tak, tak potężnie tak. wyglądał na tym zdjęciu, że nie, nie, ja myślałem, że on waży przynajmniej ze 180 kilo takiego suchego <grym> mięśnia, tak, tak, tak. mięśnia. Nie, potem się okazało, że on dość niski jest i, 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 i to też sprawia, że ma taką potężną proporcję, bo tak, tak, na tej dokładnie. krótkiej rączce, jak on tam te 55, czy, czy, czy ile miał, to, to, to wygląda masakrycznie, on jest kwadratowy wtedy. Nie? Ale no ogólnie imieniu... no, no, wiadomo, kulturyści to że się wydają więksi mm. na tych zdjęciach czy na scenie niż tak, czy w rzeczywiście. To też gra tak. światła, nie? Że... Tak, tak, tak. No, dobrze otuszczona sylwetka, to mm. tak to, to wszystko się załamuje i się nie? wydaje, że ktoś jest dużo większy. Nie? Także mm. e, no, trójboiści są więksi, zdecydowanie. No, Ci ta to raczej i zależy od Wroftu, nie? I tak, tak, wiesz, no. Ale mój tak ogólnie takim. takim... Do, wagowo pewnie tak. Ja pamiętam takiego trójboista na pewno znasz, na pewno pewnie znasz. Darek Mirowski. No pewnie, oczywiście. A to powiem hmm. szczerze, że to taki jakby jedyny taki trójboista, z którym miałem taki długi, że powiem, kontakt. Gdzieś tam cały czas ten kontakt jest, ale nie taki jak kiedyś. Darka pozdrawiamy, bo być może słucha. Tak, ja tak. To, to ja pamiętam, że byłem pod, pod ogromnym wrażeniem po prostu tego, hmm. tego człowieka, bo to ciężary, jakich on używał ogólnie na treningu do wszystkich części ciała, to były po prostu niewyobrażalne. A to... Myślę, że w spokoju można powiedzieć, że jeżeli chodzi o nieoficjalne rekordy, to jest najsilniejszym trójboistą, nie? No, myślę, Myślę, że tak, nie? Na moich oczach ja pamiętam, że na FIBA byliśmy kiedyś na targach, to na moich oczach wycisnął stałem przy tej sztandze. Hmm. Bałem się, że będę musiał go ratować spod tej sztangi, nawet nie wiedziałem, jak to zrobić. Okay. Bo to 310 kg wycisnął bez koszulki to i 370 370 wycisnął hmm. w koszulce. Nie? Tam jo. troszeczkę mu zabrakło do, do prostowania. Nieprawdopodobnie nieprawdopodobne. No tak, tak. Darek ma najmocniejszy bench, nie? jeżeli chodzi właśnie o wyciśnięty ciężar. Niestety nie ma tego na oficjalnych no. zawodach, tak? I dlatego jakby nie figuruje najwyżej w rankingach, nie? ale jak najbardziej w tych nieoficjalnych rekordów jest najsilniejszy nie? w historii no. polskiego trójboju. No, no, Bo nie, 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 oficjalnie Artur Chrząsz ma najwyższe wyniki, nie? jeżeli chodzi o sam trójbój. A w wyciskaniu jaki tam? Kamil, ty pamiętasz, ile Artur ma wyciskanie? Nie, to Artur ma dużo mniejsze wyciskanie, ale w Rudzińskim ma chyba najwyższy bench, zaraz po Mirowskim, nie? Kamil? Tak. 290? 290 zaliczony bez koszulki, nie? Na oficjalnych no. zawodach. No, myślę, że już tam jak jest tam ponad 250, to już jest strasznie. Tak, tak, to, to już jest najwyższa półka, Nie, nie, nie. Tak, nie, 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 tak, nie. To światowa bym powiedział też, że jest to zawodników, którzy robią ponad świaren, ale powiedzmy to jest światowy poziom. Niezależnie no tak, tak. od wagi, tak naprawdę. Tak, tak, bo to już tam mówię. Ja, ja tam powiem szczerze, że, że wiadomo, że, że Wy też tam startujecie w tych kategoriach tam wagowych, jakieś tam te przeliczniki macie swoje i tak dalej i tak dalej, ale mi tam zawsze imponowało, wiadomo, ciężar jako ciężar. Tak? Czy... wyklot był też taki, nie? Ta, nie? Tam jest taki, ludzie ktoś waży 70 kilo ciężar, nie? i wyciska 140, nie? no to super jest, ale to jest tylko 140. Nie? <grym> no, jo, jo. Te, ta, tak to działa psychologia. Nie? A jak ktoś tam waży, nawet niech będzie ze 150, ale wyciska 300, to, to te 300 to robi, hmm? robi robotę, no. wyobraźnia działa. Nie? <grym> no. jo. I, i, I też, jeżeli chodzi o zawody, to miałem identycznie, nie? Że na pierwszy zawodach, jak mnie zabrał Kamil w trójboju, to, to wtedy dopiero się tak naprawdę zakochałem w tym trójboju, bo to też... ile miałeś, ile miałeś lat, jak byłeś na pierwszy nie bo? To było ten pierwszy rok studiów, nie? Także ja zawody zacząłem dużo później. Wcześniej po prostu chciałem być kulturystą, ale też niewiele wiedziałem o tym, jak być kulturystą. A generalnie no, z natury raczej się zatłuszczałem no, no, no. Przez dość szybko włapałem jakąś tam masę mięśniową, yy, jako dzieciak, znaczy jako dzieciak, jako nastolatek. Natomiast no, nigdy nie byłem w stanie wypracować żadnej y, filwetki z tego, nie, żeby się odtłuścić, uczyłem się uczyłem wszystkiego Ja miałem ten komfort, już było na przykład Forum SFD czy Animal Pack, tam można było poczytać, no, ale generalnie to się kończyło tak, że jak ja robiłem wycinkę, to się robiłem, wiesz, tak jak wygl... zacząłem wyglądać, jakbym nie trenował, a nie no, no, był wycięty, no, tak, tak, a jak robiłem masę, to po prostu byłem wielki generalnie to nie wyglądało jakbym w ogóle chodził na siłownię, tylko wiesz, naturalnie tak, duży. Tak, nie? Tak, tak. I, I potem po prostu trafiłem na, 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 na trójbój i się okazało, że w sumie nie muszę być wycięty. No, tak, <laughs> jak się tak, zaczęła tak. wiesz pojawiać już wiedwa i ludzie, którzy mi jasne, mogli pokazać, jasne. jak to faktycznie wyrobić to ja już byłem zakochany w trójboju właśnie we względu na zawody, bo przed zawodami ja też nie do końca kumałem, co to jest. No wiadomo, podnoszą dużo, ale dopiero zobaczenie na żywo wtedy, e, wtedy na przykład Sadowski był taki zawodnik, nie, nie, nie Piotr Sadowski, tylko jak on miał, Kamil Sadowski. Też był Piotr, nie? Bo mamy dwóch Piotrów. Tak, to ten, ten, ten drugi fadowki, nie ten, co teraz startuje. Jak wiesz, zobaczyłem pierwsze rzeczy typu przysiad 300 kilo, nie? W neoprenach na kolanach, to bez kostiumu mówię, o oh, kurwa, nie. I, A, I to był taki famefak właśnie jak mówił, nie? Zobaczenie tego na ta, żywo, to ta, ta. Ja, ja chcę to robić, nie. Dokładnie, I, dokładnie. I tutaj mnie też to właśnie ciekawiło, czy po tym, jak podjąłeś decyzję o kolejnych startach, to czy ta konsekwencja w dążeniu w tym pięciu się po miejscach na, na kolejnych zawodach, wymaga... czego od ciebie wymagała? Czy to było tak, że przez czy, całą karierę wiesz, jakby te, te, miałeś teraz... ten entuzjazm? Czy... Wiesz co, widzisz, teraz kulturystyka też jest inna niż jak ja zaczynałem, bo, bo, bo teraz, wiadomo, każdy patrzy na proporcje, na sylwetkę, że to taka piękna, piękna, piękna sylwetki ma być i tak dalej, i tak dalej. No, za moich czasów oczywiście my trenowaliśmy po to, żeby po prostu te mięśnie były jak największe i żeby były jak najbardziej docięte, czyli żeby to wyglądało po prostu jak najmniej naturalnie. Ja mówię, mhm. że taki naj, największy komplement, jaki kiedyś jak powiem, usłyszałem, to, to pojechałem pamiętam, gdzieś na jakiś pokaz, taki tam w dużym tłumie ludzi. Zrobiłem ten pokaz, to tam bo oczywiście było po jakichś zawodach po mistrzostwach chyba Europy, tam jest dwa tygodnie później, czyli wiadomo, że trochę tam podpuchłem, ale wiadomo, ta forma była całkiem dobra. I pamiętam, że schodziłem z tego pokazu i takie, taka grupka ludzi stała, i takie dziewczyny patrzą ją, mówią. mówią... Ale on jest okropny, jak mutant. Ja sobie myślę, o, co to znaczy, że dobrze wygląda. To, to było dla mnie, że powiem, to, do czego ja, ja dążyłem. Czyli, czyli wiadomo, no, teraz ćwiczą ludzie po to, żeby fajnie wyglądać te wszystkie kategorie tych spodenek i tak dalej, to wiadomo, że tu nawet nie chodzi o to, żeby być jak największy, jak najbardziej umieśniony, ale że, żeby po prostu, jak powiem, ta sylwetka była taka bardzo, że powiem, dla oka przyjazna. Natomiast za moich czasów chodziło o to, żeby te mięśnie budziły przerażenie i ja po to trenowałem, więc, więc, więc przez wszystkie lata, kiedy trenowałem, to, to zawsze chodziło mi o to, żeby po prostu wyglądać jak najbardziej, że tak powiem, komiksowo i. Mhm. I tam zawsze gdzieś tam, że jak powiem, napędzało. Samo, sama, że jak powiem nie wiem, sylwetka, jako tam, nie wiem, piękno sylwetki czy coś, nie, nie robiło na mnie takiego wrażenia. Yy, wiadomo, duża masa mięśniowa, mhm. podstawa, ale też mi się zawsze podobały te mięśnia jak były takie maksymalnie docięte, takie te prążkowanie to i tak dalej, więc. Mówię, Im mniej to wyglądało naturalnie, tym mi się bardziej podobało. Zresztą podejrzewam, jak w trybowie, że też tam trenujecie nie po to tylko, żeby, nie wiem, żeby mieć nie wiem, zbić wagę i żeby to tam lepiej, że jak powiem, wygrać, tylko żeby właśnie był ten ciężar. Nie? No ja to, wiadomo, dokładnie że... chodzi o to, żeby podnosić nieludzkie ciężary. Tak, no dokładnie. Że, że to jest, mi się wydaje, że są takie ekstremalne sporty. Sporty siłowe też są takimi sportami ekstremalnymi, pod tym kątem, że właśnie. Ma to wyglądać nieludzko, no, żeby, żeby robić tak powiem to, to, rzeczy. Tak, żeby ludzie mówili, że to się nie da. Tak, że to się że nie da że, to, jest że, to, nie jest, to, nie, to już jest za dużo, za źle i niefajnie, nie, to, to, to znaczy, że jest ok, to, tak. To, to, to doskonale to znam. No dokładnie. W wiadomo fajnie tam, nie wiem, mieć, wycisnąć sobie na szeptem 180 kilo, ale ja to mówię ogólnie. Że... Poniżej tej, tej dwójki z przodu to w ogóle to, no nie ma co się nawet chwalić, że się tam ćwiczy, coś takiego, nie? <śśmieniu> Także no i tak samo tutaj, jak to się nie, nie ma pięciu dych w łapie, to co to za, za kulturysta, no. Z samym szacunkiem wiadomo, że może, <śmieniu> <śmieniu> może ładnie wyglądać wszystko i tak dalej, ale to te pięć dych w łapie musi być. Mm. To, to tak samo podejrzewam jak u was, że tam dwójka z przodu też musi być. <śmieniu> może się mylę. <śmieniu> to, 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 to jest w dobrym tonie. <śmieniu> no, w dobrym tonie, dokładnie. <śmieniu> to. Dlatego ja też pamiętam, że jak startowałem, to mimo tego, że już gdzieś jakieś tam zawody na wygrywałem, to tak do końca się nie czułem kulturystą. To tak wiesz, jak ja pamiętam, że pierwsze Mistrzostwa Polski, które wygrałem w 1999 roku, to tam ważyłem chyba 90, 97 kg. 97 kg. To, to mówię, wygrałem, ok, ale tak sobie myślałem, kurde, co to za kulturysta, mówię, 17 97 kg. Gdzieś tam zawsze w głowie miałem, że chociaż tą stówkę trzeba ważyć, żeby być kulturystą, nie? Więc dopiero jak już. Startowałem powyżej 100 kg, to się dopiero czułem, że mówię, aha, okej, okay, to znaczy, że już te mięśnie są. są takie, że, że, że można powiedzieć, że się jest kulturystą. Nie? Także. No, A teraz wiadomo, nie, nie to jest najważniejsze. Czy się nie mówię, że jakieś te czasy były lepsze, czy, czy, czy teraz, że są lepsze? No teraz są po prostu inne. I wiadomo, że ludzie patrzą na coś innego. Natomiast plusem jest na pewno niewątpliwie to, że że dzięki temu, że inaczej się na to wszystko patrzy, jest więcej kategorii, jest większe, zainteresowanie ogółu, że powiem, społeczeństwa sportami takimi sylwetkowymi, i wiadomo, więcej zawodników, więcej osób może startować, gdzieś się porównywać. Biznes się lepiej kręci, bo wiadomo, i, i wy, i ja jako trenerzy gdzieś tam z tego czerpiemy korzyści. Natomiast gdzieś tam blisko mojego sercu jest jednak cały czas ta kulturystyka ekstremalna w tym takim wydaniu, mm. że jak powiem, e, dawnym. No właśnie, bo miałeś też jakby u szczytu, można by, chyba tak można to nazywać, kariery, też stanąć z tymi największymi na jednych dewkach. Po tym wieloletnim jakby gonieniu po pozycjach za, na mistrzostwach Europy w końcu udało ci się wygrać, nie? prawda, mistrzostwa Europy. Tak, tak. I, no, no i, i to się... była też ta impreza, gdzie stanąłeś między innymi obok Kolmana. No to znaczy z Kulmanem stanąłem w sumie na stanie, bo on był do zawodowcem. To było, tam mi się udało stanąć tylko dlatego, że dostałem zaproszenie. Ja wtedy startowałem na Mistrzach Świata, natomiast jeden z reprezentantów Polski, to były zawody Mistrzostwa Świata, były w Rosji czy jeden z, jakby z reprezentantów Polski dostał zaproszenie, że jak chcę to może wystartować tak w ramach przygody, uh -huh. na konkursie zawodowców, który był też rozgrywany w tym samym czasie w Rosji. No i tam Fileborn stwierdził, że tylko ja się nadaję, że mogę gdzieś tam z tymi zawodowcami wyjść na scenę. No i, no i tak mi się udało, że wystartowałem z tym uh -huh. Colemanem. Także to no, wodą nieprawdopodobne doświadczenie, ja mówię, na pewno nigdy tego w życiu nie zapomnę. Nikt nigdy nie wyglądał tak jak Coleman. To uh -huh. I tutaj mówiłeś o, o Katlerze, widziałem go wiele razy, widziałem go w bardzo dobrej formie, widziałem go też tam dwa tygodnie po Mister Olimpia. E, no to wiadomo, że to kawał chłopa super wyglądał i tak dalej, ale Kolman to ja mówię zawsze, że Kolman nie był człowiekiem, Kolman był po prostu z innej planety. Te mięśnie, które on miał, nie były po prostu takie, jak normalni ludzie mają mięśnie. Czyli Cutler był naprawdę wielki, rewelacyjną formę, robił wszystko, ale to jednak było widać, że to są takie ludzkie, że tak powiem, ciało. Natomiast Kolmana, jak zacząłem wtedy właśnie w Moskwie, a miałem jeszcze możliwość, że tak powiem, że dostałem taki pokój do smarowania razem z nim. Przez to, że byłem spóźniony, nie było już miejsca, to mi wrócili akurat do niego. <śm> 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 spóźnienie czasami opłaca. No więc jak go zacząłem, to nie, nie mogłem się pompować, bo po prostu patrzyłem na niego mówię, kurde, co to się stało, mówię, jakieś, nie wiem, mutacja po prostu, no nieprawdopodobne gościu, także mhm. nigdy nikt na mnie większego wrażenia nie zrobił, mimo, że widziałem tych takich największych, bo widziałem i Markusa Rula w szczycie formy, to też był naprawdę, no, gigant, mhm. kogo tam jeszcze widziałem takiego... Dorian? No akurat Doriana w szczycie nigdy nie widziałem. Oczywiście mm -hmm. znaczy miałem okazję z nim też y, trenować. Do Mistrzostw Świata się szkowałem pod jego okiem w 2008 roku, ale to już wiadomo, że był po skończeniu mm -hmm. kariery. No ale widziałem chociażby teraz z tym bikrami. jak to jest też taki, taki freak monster. Mm -hmm. e, ale wiadomo, że ogromny gość, ale no takiego wrażenia jak mam wtedy, no, no myślę, że nikt tam mnie nie, nie zrobił. Także myślę, że nigdy już takiego kutrysty nie będzie i nie było jak. Jak właśnie Kolman. Zresztą Kolman też był bardzo silny, kiedyś też no. w Rybał. także też tam sí. też tam myślę, że, że taki gościu ogólnie stworzony do, do, do ciężaru, bo on jest i silny i, i, i tendencje do budowania tej masy mi się też niesamowite, więc no super, gościu. No. Bo wiesz, bo tu jakby nie było ci kulturyści jednak, tak się mówi, że... Trójbój i kulturystyka, że to jest jednak jakby nie było zupełnie inny sport, niby, niby podobnie, niby wiadomo, walczymy też dużymi ciężarami i tak dalej. Natomiast wiadomo, że, że jest często tak, że nie każdy dobry kulturysta byłby dobrym trójboistą. przykład nigdy nie miałem takich jakichś tam, nie wiem, super predyspozycji siłowych, natomiast te mięśnie o wiele łatwiej mi zawsze rosły i o wiele łatwiej robiło mi się formy. Natomiast też są oczywiście kulturyści tacy, którzy są bardzo silni i gdzieś by tam pewnie mogli namieszać w trójboju. Natomiast mówię, że nie jest to jakby gwarancją tego, że, że trzeba być nie wiem, mega silny po to, żeby być na przykład super, super tam zawodnikiem w kulturystyce. No, także, a, a Coleman był i tu, i tu, także to naprawdę fenomen dla mnie genetyczny, siłowy. No tutaj obstawiam, że po prostu jakby jego tło to spowodowało, nie? że on jakby znając po prostu trójbój, wchodząc w kulturystykę, po prostu używał więcej tych narzędzi trójbojowych, a tak, tak, się tak, po prostu tak. adaptuje do tego. Hmm, czym go obciążysz. Nie? Więc jeżeli go będziesz adaptować do wysokich obciążeń, no to siłą rzeczy będzie silniejsza, co, tak. co, co nie przeszkadza jakoś tam, szczególnie w budowaniu masy mięśniowej, ale znowu brak treningu stricte pod kątem siły w niczym nie przeszkadza, żeby masę mięśniową rozwijać. No, dokładnie, dokładnie, to, dokładnie. to nigdy nie jest warunek, aczkolwiek tak. jest też dużo teorii, że trochę inaczej ten mięsień wygląda, nie? jeżeli się go trenuje bardziej siłowo. Nie, nie wiem, jak ty się do tego odnosisz. Wiesz co, no, znaczy ja ogólnie z, zawsze, uważałem, że, hmm. zawsze uważałem, że duże ciężary są potrzebne dla kulturystów, hmm. ale oczywiście Duże ciężary, dla, dla jednego to jest taki ciężar, dla drugiego to jest taki ciężar. Czyli jakby wiadomo, może nie tyle ciężary, co jakby procent swoich maksów, jak tak powiem, jo. w treningu jest, jest ważny. Ale mówię, no gdzieś tam ta genetyka też ma znaczenie. No chociaż mówię o tym Mirowskim, jak rozmawialiśmy, ja, ja pamiętam, że on mówi, że on poszedł pierwszy raz na siłownię, to wycisnął 140 kg. Mhm. Może techniki nie ma, że sztanga mu latała. I to bodaj na trzecim treningu 300 kg też już ściągał, nie? Tak, a to nawet mhm. nie wiem, ale mówi, że na wyciskaniu 140, no to, to niektórzy... Przez pożycie, że jak powiem, trenują i nigdy nie wycisną, że jak powiem, 140 kg. On to zrobił bez treningu. nie? Także na pewno ta genetyka do tego też jest, też jest istotna. Nie? Natomiast, tak jak ja ci też mówiłem, jak miałem siłę na 60 kg dwa razy wycisnąć, to już całkiem dobrze wyglądałem. To, to tak naprawdę żaden, żaden ciężar. Znaczy, no, nawet śmiesznie, przyznać, że 60 kg kiedyś wyciskałem. Wiesz, no ja pierwszy, w dwóch rękach. Ja pierwszy raz, jak poszedłem na siłownię, to bodaj 50 wycisnąłem raz. A, tak, to, no. Wszędzie tutaj widzę jakieś tam analogie do, 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 do tego, Czyli no. że właśnie to odwołanie wiesz, do wyglądania jak w komiksie mnie to też to gdzieś zawsze chodziło po głowie, że wyglądać jak powstać w komiksu. Nie? Tak, tak, tak. tak no. No. Aczkolwiek mówię, do niektórych, na przykład mój brat, naszydł, mm. fakt, że on zanim, zanim zaczął trenować, mm. bo też wiadomo, kulturystykę trenował, ale wcześniej biegał, mm. e, trenował też szkolarstwo, to on powiedział, że mimo tego, że nigdy na siłowni nie był, to powiedział, że za pierwszym razem, jak przyszedł na siłownię, miał całkiem dobrze umieszczone nogi. Być może od tego roweru, co prawda wiadomo się mówi, że nie jest to to samo, ale on gdzieś tam, gdzieś tam mięśnie ud genetycznie, na pewno też miał takie predysponowanie. To ja pamiętam, że on na pierwszym treningu siłowym, tego tam sprawdzałem, to powiedział, że nie mógł wycisnąć 50 kg na klatę, a 90 kg zrobił wykrok. Z 10 kg na, na plecach. Także no, mhm. jak ja to zobaczyłem, to mówię, kurde, ja chyba nie dam rady takim, takim ciężarem zrobić wykrokował, a on zrobił, nie? Także, także mówię, no, geny. Ja kiedyś też tak uważałem, że tam ciężka praca, to wszystko. A teraz uważam, że geny to jest 90% niestety sukcesu w każdym sporcie. Oczywiście mhm. poza tym ta ciężka praca też musi być, ale, no, ale pewnych genów się gdzieś tam, pewnie powiem, nie przekroczy. Jak ktoś, mówię, yy, trenuje 10 lat i 300 kilo nie wycisnął, to nie wyciśnie. Tak, tak myślę u Was. No, coś w tym jest. To są no. po prostu goście, którzy przychodzą i po prostu to robią. Nie? Tak, tak, tak. No, w kulturze też jest tak, że, że gdzieś tam na początku ktoś zaczyna trenować, gdzieś jakąś tam tą masę mięśniową dosyć szybko zdobywa, a potem to już są tam szczegóły, to już gdzieś tam jest tam kształtowanie tych, tych mięśni, gdzieś tam trochę poprawa, tutaj coś, coś tam się powiększy, ale. Ale też to nie jest tak, jak ktoś, zobacz ci, którzy startują gdzieś tam, nie wiem, w tych niskich kategoriach, to przez większą część, że jak powiem, życia startują w tych niższych kategoriach. Ciężko im jest tam, że jak powiem, zrobić taki, taki progres, żeby, nie wiem, ktoś zaczyna w 60, na przykład tam piątce, potem startuje w setce. No raczej taki, takich rzeczy się nie zdarza, chociaż też jest kilku kulturystów. Taki był kulturysta egipski, Maboruk się nazywał, to on był mistrzem świata we wszystkich kategoriach. W 65, A potem pamiętam, że chyba w setce skończył karierę. też był mistrzem świata, w setce, w kulturystyce. Także no, fenomen. I to gościu, który startował chyba nie wiem, z 20, z 20 lat. I chyba z, z 20, Jak nie lepity, to był mistrzem świata zrobił. Nie? Także też fenomen, jeżeli chodzi o kulturystykę. No, natomiast w Polsce. Yy, to w Polsce chyba też takim fenomenem jest ten Olech, co? W trójboju. Mhm, jak najbardziej. No też miałem okazję go, go poznać i też niesamowity gość tych tytułów, tam, nie wiem, świata też tam dużo chyba ma. W rok w rok, nie to już wie, że no. Olech jedzie to formalność. Już wie, że właśnie, jakby, nikt, się, nikt się nie cieszy, no bo wszyscy wiedzą z góry, nie. No. Także też myślę, że to jest to jest niewątpliwie jakiś tam gen jednak do tego, że. Że, no. Oczywiście nie, nie chcemy tu powiedzieć, żebyście nie trenowali ciężko. Wiadomo, że <laughs> trenujcie. Wiadomo, trening jest najważniejszy, ale gdzieś tam wiadomo, żeby być tym takim jak czempionem, to gdzieś tam trzeba troszeczkę mhm. mieć jakiś tam niestety gen. O, powiedziałbyś co, Nieco, o tym cyklu przygotowań do, do mistrzostw Europy, bo to trwało parę lat, zanim się wbiłeś na podium nie? i tak w roku, Myślę, do roku. Do, rok, do mistrzostw mistrz Europy? Góra... No Myślę, że hmm. chyba powinien mieliś mistrzostwa świata. Możliwe. Tak, bo, bo mistrzostwa Europy. E, mistrzem Europy no to zostałem w 2004 roku. Mhm. Czyli tak naprawdę w tym takim, taki najlepszy okres, że jak powiem gdzieś tych moich startów, kiedy cały czas startowałem, to budzi mhm. tam ten 2001-2008 rok. To tam mhm. wtedy, że jak powiem, ten oczywiście e, e, mistrzostwa Europy też tam startowałem chyba 3 lata z rzędu i, mhm. i zostałem mistrzem Europy. E, Byłem chyba dwa, też albo trzy razy mistrzem ropy w parach, no, ale wiadomo, ten, ten indywidualny, że tak powiem, e, chciałem, że tak powiem, osiągnąć. E, natomiast e, ciężej miałem z mistrzami świata, bo e, na mistrzostwach świata startowałem e, w tej Moskwie, gdzie byłem czwarty. E, potem. Potem natomiast startowałem dwa razy Mistrzostwach świata, gdzie w pierwszy dzień zawodu byłem pierwszy. Wygrywałem wszystkie, wszystkie te rundy sylwetkowe, umieśnienia i tak dalej, ale przegrywałem, ale przygrywałem układem dowolny. Mhm. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że powinienem być trzy razy mistrzem świata, ale generalnie dwa razy skończyłem na, na brązowym z brązowym medalem. Mhm. E ten ostatni w Bahranie, kiedy, kiedy też zostałem brązowym medalistą, a w pierwszy dzień znowu też byłem pierwszy, to wiem, że tam wtedy Filebon zrobił jakąś całą aferę, że, że jest źle oceniany układ dowolny, że układ dowolny powinien być oceniany w innej kolejności. I po tych mistrzostwach, po 2008 roku, już od 2009 roku, faktycznie układ dowolny w kulturystyce jest oceniany w finale jako ostatni. Czyli najpierw są porównania i tak dalej, a dopiero ten, żeby teoretycznie sędziowie jakby nie, nie sugerowali, że powiem, tym układem, dowolny. Wolnym. Więc można powiedzieć, że, że gdzieś tam dzięki mnie że pojem, zmieniły się reguły sędziowania. Więc teoretycznie, no mówię dwa razy przegrałem ten tytuł mistrza świata poprzez, poprzez układ dowolny. No i potem miałem wiadomo przerwę. Miałem przerwę z podwodą, tym, że wiadomo, ci, co się tam znają, dowiedzą, że. Nie przeszedłem testów antydopingowych i byłem wyeliminowany, że tak powiem, z, z, z treningów. To może nie, ale, ale ze startu, bo tam trenowałem cały czas. I pewnie już myślałem, że, że już z racji tego, że nie mogę startować, nie chciałem startować w innych federacjach i myślałem, że już pewnie koniec i już nie będę startował. Potem ta kara minęła i gdzieś tam mi się zdurało w głowie że może sobie spróbuję jeszcze, jeszcze raz. Nikomu nic nie mówiłem gdzieś tam po cichutko sobie zacząłem przygotowania na, na jakieś mniejsze zawody, tam do strzegomia, takie, takie mniejsze, mm -hmm. jakby rozpoczęcie sezonu i te zawody wygrałem. Mówię, to po, jeszcze trochę podtrzymałem tą dietę, pojechałem na następne zawody, był taki Diamond Cup, takie międzynarodowe zawody i też je wygrałem. Potem pychałem na Mistrzostwa Polski, też mi się udało wygrać. I potem pychałem na Mistrzostwa Świata i też mi się udało wygrać. Także może powiedzieć, że całkiem dobry był ten sezon. <głosy> <głosy> Pociągnąłem do końca. No i no, powiem szczerze, że byłem bardzo zadowolony, no, czy, czy jeżeli chodzi o czy coś się zmieniło innego i tak dalej. No wiadomo, jeżeli chodzi o, o formę, to tam zawsze na formy mi się udawało przygotować bardzo bardzo dobrą. Czy była to moja najlepsza forma w życiu? Nie. Myślę, że, że wtedy, kiedy startowałem, te wiele lat temu ta forma, znaczy forma, masa mięśniowa przede wszystkim była większa. Forma pewnie była podobna, bo mówię, jeżeli chodzi o, o tam do docięcie, to, to potrafiłem zawsze to zrobić. Natomiast ten ostatni sezon, z racji tego, że nie miałem okresu budowania masy mięśniowej, byłem mniejszy. Byłem mniejszy, natomiast wygrałem po prostu tym docięciem. No, wygrałem tym, tym docięciem. I oczywiście jestem z tego bardzo zadowolony, bo jakby nie było, jest to tytuł mistrza świata. Natomiast, natomiast myślę, że w tym 2008 roku wyglądałem lepiej. No i tyle. I powiedz mi, to przygotowanie formy było dla Ciebie czymś trudnym w okresie takich. Wielu startów obok siebie, utrzymywanie i przygotowanie. Bo... Kulturyści oczywiście wiadomo, wszyscy narzekają, że jest ciężko, każdy jest głodny i tak dalej. To jest mordęga, nie, nie ma uh -huh. co powiedzieć. Każdy lubi trenować, ta, ten, ta pompka na tym treningu, to i tak dalej. Jak się jeszcze wiadomo, patrzy w lustro, że, to, uh -huh. że ta forma się zmienia, to jest przyjemność. Natomiast wiadomo, poza tym te całe 20, tak powiem, 3 godziny poza treningiem są ciężkie, no bo człowiek jest cały czas głodny, szczególnie gdzieś, jeżeli już tego i tkanki tuszczowej jest, jest mało, jesteśmy gdzieś blisko tych zawodów, no to wiadomo, że, że, że ciężko jest. Nie ulec pokusie, to i tak dalej, więc każdy zawodnik tam się, że tak powiem, z tym męczy. Psychicznie myślę, że jest to, 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 to y, większe obciążenie niż fizycznie. Wiadomo, ten głód fizyczny też jest, ale myślę, że, że gorzej jest to jakby z głową. Dlatego też powiem szczerze, że jak byłem młodszy, to było mi ciężej. Te początki startów było mi ciężej, bo wiadomo, że nie byłem, że powiem, na tyle doświadczony z zawodnikiem, żeby sobie z tym gdzieś tam radzić. Więc wiadomo, ja tam zawsze, jak sobie powiedziałem, że nie będę podjadał, że będę trzymał jedyne, to tak zawsze było, nigdy, nigdy się nie złamałem. Powiem szczerze, że nigdy przez 12 tygodni przed, bo tak przeważnie robiłem takie przed, jak było tam 12 tygodni przed zadałem, to nigdy się nie złamałem, nigdy nie, nie, nie zjadłem czegoś spoza diety. Raz tam pamiętam, że jakiś batonika zjadłem takiego low-carba w czasie tej przygotowań, miałem mega wyrzuty sumienia, ale mówię, więc, więc pod tym względem nigdy jakby nie grzeszyłem, natomiast oczywiście miałem ciężko, znaczy ciężko mi szło psychicznie, że wiadomo czasami miałem takie rozterki, że już sobie myślałem po co to robię, że przecież tak naprawdę mogę coś zjeść, nic mi się nie stanie, a tamto, a siamto, ale gdzieś tam wiadomo potrafiłem się zmotywować i nie. Natomiast później w, tym, w tych już jakby późniejszych startach, kiedy już tam trochę nabrałem doświadczenia kilka tych startów Robiłem. Wiedziałem, że już tak jest i gdzieś tam potrafiłem sobie całkiem, całkiem że jak powiem dobrze radzić z, z, z dietą i z głową. E, najłatwiej to widać było pewnie po tym, że po pierwszych moich startach, oczywiście zaraz po z, zawodach rzucałem się na jedzenie, miałem plus 20 kg w dwa tygodnie. Mm. Natomiast, natomiast później, czy po tych ostatnich na mistrzostwach świata, to praktycznie nie miałem żadnych zmian. Tam 3-4 kg złapałem, więc wiadomo, ta woda trochę wróciła i, i nie było żadnego, jak powiem, rzucenia się na jedzenie. Więc myślę, że, że to, co jest największym problemem dla kulturysty, to jest, to jest właśnie ta psychika i gdzieś tam pokładanie sobie to w głowie. Bo wiesz, to jest coś takiego, nie wiem, jak jest w tryboju, ale tu jest na przykład tak, że wiadomo, że gdzieś tam odliczamy te, te, te godziny kardio, te te jedzenie do tego dnia zero i nagle się kończy i nagle wiemy, że teoretycznie mogę zjeść wszystko, nie muszę wstawać na rower, nie muszę iść na siłownię i tak dalej, tak dalej. No i teraz skąd tu znaleźć tą motywację do tego, żeby to dalej robić, żeby zaraz się nie, nie, nie ulać i, że jak powiem, nie rosnąć. Więc to jest myślę, że największą taką przeszkodą. Która powoduje, że wielu kulturystów, wiele dziewczyn z bikini na przykład strasznie tyje po zawodach, bo nie jest sobie w stanie poradzić z tym psychicznie. I oczywiście wiadomo, że wiele osób zwala na, na problemy hormonalne, na to, na tamto, na siamto, tu leptyna i tak dalej. I to wszystko też oczywiście ma wpływ, ale myślę, że 90% problemów to jest jednak głowa. Dlatego ja też, ogólnie w swoich zawodniku, których tam gdzieś prowadzę, zawsze yy, trzymam na siłę chociaż te kilka jeszcze tygodni po zawodach na, na diecie takiej dosyć ścisłej, żeby po prostu gdzieś z tą głową sobie poradzić i wyjść że tak powiem z tego okresu e, przygotowań z mniejszym poziomem tkanki tłuszczowej. Bo najgorsze co może być to oczywiście mhm. powiedzenie sobie, że koniec zawodów, mam teraz przerwę i mogę sobie robić co sobie chcę, no to może najgorzej. E, nie wiem, na jak tam wpuszczenie dyscypliny. Tak, tak tak Nie wiem jak tam u was, no to podejrzewam, że, że, że u was nie, no bo no bo co z tego, nie macie takiego pewnie parcia na jedzenie, no bo w czasie przygotowań nie musicie tak sobie odmawiać pewnie, na, nie? Na, na pewno nie w takiej skali, jak ktoś się no. przygotowuje... Chociaż też gdzieś tam zbijacie pewnie wagę, gdzieś tam, żeby ja się... Jak ktoś z... faktycznie się przygotowuje do kategorii, to faktycznie będzie miał jakiś tam większy reżim dietetyczny, ale to też nie trwa, wiesz, aż tylu tygodni no. i bardzo często, wiesz, inaczej. On nie musi wyglądać dobrze. On ma tylko zrobić wagę. To znakomita różnica, I tym bardziej, że waga często jest 24 godziny wcześniej, my go możemy po w razie coś chamsko odwodnić i znowu nawodnić. Tak, On nie musi... musi w ogóle wyglądać. On ma być silny, także to jest dużo, dużo łatwiejsze. Aczkolwiek ten element dyscypliny, po starcie, to jest też coś, co jest dobrze znane, nie? że jakby kończy, kończą się te ciężkie treningi i też bardzo łatwo popaść w coś takiego, że w sumie. To nie, ma, nie muszę nic robić. No, no I właśnie. na przykład tak, tak jak w kulturystyce plus 20 kilo do góry na wadze, tak który w może możemy na przykład minus 50 na sztandze. Nie? Bo, a, na tak się rzesz, ale? bo na przykład miesiąc nic nie robisz, nie? Aha, a powrót no, no, jest no, no, taki, no. że zrobisz przysiad i wszystko cię boli. I to co mnie ciekawi, to właśnie... U kulturystów wiek... przynajmniej ta siła rośnie. Jak się daje człowiek, to no, tak, no, wiadomo plus, nie. plus do... 50 na sztandze. Z <laughs> tak, <laughs> najwięcej kontuzji to zawsze pozwala. <laughs> <laughs> I, I mnie to właśnie ciekawi, w jaki sposób sobie radziłeś i radzisz z, tą, z utrzymaniem tej dyscypliny zarówno jeżeli chodzi o jedzenie i, i, i potem po startach. jaki masz model? Że, że, do, do cię, tego? Ciężko mi powiedzieć, co, co mnie, co mnie jak powiem, motywuje do tego, żeby się trzymać w ryzach, bo wiadomo, że gdzieś tam się trzymam w tych ryzach. Gdzieś, gdzieś ty, wiadomo, ja lubię sobie też zjeść, nie powiem, ale. Jakbym ja, co bym tylko chciał, to same treningi by mi nie wystarczyły do tego, żeby w miarę dobrze wyglądać. Nie wiadomo, że nie, nie prezentuję teraz formy, że jak powiem, na zawody, no ale staram się tak, że jak powiem, żeby przez cały rok, gdyby trzeba było wyjść na plażę albo na basen, to żeby, żeby nie było kompleksu, żebym mógł wejść na, 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 tą, na tą plażę. Myślę, że, że co, że, że no, no gdzieś tam mam wbite w głowę, że, że jednak trenuję po to, żeby żeby te mięśnie jakoś wyglądały. No i jak widzę, że gdzieś tam troszeczkę ta forma znika, no to staram się troszkę albo zacisnąć pasa, albo kardio no to może nie jestem zbyt wielkim fanem kardio, więc może rzadko mnie można zacząć na jakiejś maszynie robowej, ale no raczej staram się gdzieś tam tym treningiem siłowym, czy tam ewentualnie y, dietą troszeczkę, że tak powiem, tą formę poprawiać. Wiadomo, że nie jest moim celem teraz wyglądanie tak jak na zawodach, y, bo wiadomo, że, że forma taka startowa to jest jednak dużo wyrzeczeń i to jest ciężkie, natomiast myślę, że każdy, że tak powiem, kulturysta jest w stanie utrzymać w miarę, że tak powiem, przyzwoitą formę. Bez jakiegoś większego cierpienia. Bo ja jakoś nie mogę powiedzieć, żebym cierpiał nie wiem, z tego powodu, że, nie wiem, że, że muszę trzymać jakąś dietę czy coś. Myślę, że gdzieś to jest jakiś tam styl, styl bycia. Wybieranie takich posiłków, jakie, jakie że tak powiem wybieram, tak jak jem i Generalnie jakoś nie czuję się strasznie nieszczęśliwy. Że, że muszę jeść taka, a nie inaczej. Bo mam ochotę na coś, to sobie zjem, ale no nie staram się szukać, że jak powiem, pretekstu do tego, żeby codziennie coś zjeść, nie wiem, jakieś ciasteczko czy coś i tak dalej, no bo wiadomo, że wolę zjeść coś innego, bo wiem, że jak będę jadł trzy razy dziennie ciastko i na, na wieczór KFC, no to wiadomo, że, że, że chwila, moment i już nie będę wyglądał jak, jak kulturysta, także myślę, że to mnie gdzieś tam hamuje, żeby, żeby tego nie było. Myślę, że teraz chyba są też takie czasy, że, że chyba większość ludzi, którzy trenują na, na siłowni starają się w miarę wyglądać dobrze przez cały rok. Mhm. Więc myślę, że gdzieś to… Poza tym wiesz, no, ja też generalnie trenuję głównie z młodymi chłopakami, którzy gdzieś tam do mnie przyjeżdżają, którzy gdzieś tam robią formę no i też gdzieś muszę z nimi trenować, ja też muszę jakoś z nimi wyglądać. Chociaż na te zdjęcie, żeby nie było wstydu. <śledzimy> to... Czy można było powiedzieć, że powtór… Wymagania wobec siebie tak. trzymają Cię w dyscyplinie. No. Chociaż powiem szczerze, że tak jak tak, że tak jak kiedyś mówiłem, na przykład, że, że zawsze chciałem, żeby te mięśnie były większe i tak to, dalej, to teraz gdzieś jestem na takim etapie, że nawet um, czasami myślę, że te mięśnie jakbym miał trochę mniejsze, to by, by mi było na przykład wygodniej. Nie, nie jestem aż taki, jak powiem, e, mega zamknięty w tym, żeby jednak cały czas ta, ta masa mięśniowa była jakaś tam strasznie duża. To może tak czy siak nie jest taka, jak była kiedyś, ale i tak gdzieś tam widzę, że. Że jakby nawet trochę tam ubyło, że się nie zmieścił, go bardziej stłuszczu, to, to wcale by nie było tak, hmm. tak źle. Nie? Myślę, że też przez to, że robię jakieś inne rzeczy i gdzieś tam, że jak powiem, ta mniejsza waga jest jak najbardziej, że powiem, na, na plusie. Nie? Pytam o to, bo coraz częściej widać, że wokół takiego właśnie osiągania buduje się bardzo dużo filozofii. Nie? Czyli wiesz, są sposoby na to, żeby coś robić. Metodę, są metody, są modele, jak, jak, w jakimi się należy poruszać, albo jak osiągać, tak, żeby wiesz, nie męczyć się we bardzo, a w gruncie rzeczy mi się wydaje, że jedyny taką metodą 100% skuteczną jest po prostu wymagać od ciebie więcej. I wydaje mi się, że to właśnie u ciebie, u ciebie działa. Tak, mi się wydaje, że nie ma sensu poszukiwać jakiejś magicznej metody, że jak powiem, czy nie wiem, jakieś specjalnej diety, czy jakiś specjalnie rozkład makroskładników, czy to, czy tamto, czy siamto, bo, bo tak naprawdę w moim odczuciu wszystko się sprowadza do tego samego, więc wiadomo, czy, czy komuś pasuje model taki, czy taki, czy siaki, to okay. no Ja tam wcale tam nie neguję tego, więc myślę, że najlepsza dieta to jest taka dieta, jaką jesteśmy w stanie. Czy reżim ogólnie, jakiś tam treningowi dietyczny, to jest najlepszy taki, jaki jestem w stanie, że jak powiem, wytrzymać i, i, i że jak powiem, kontynuować przez wiele miesięcy, tygodni i tak dalej, żeby to nie było coś takiego, że nie wiem, że robię sobie dietę, którą jestem w stanie wytrzymać przez 4-6 tygodni, a potem nie jestem w stanie, więc myślę, że najlepiej. Tak to sobie wszystko poukładać, żebym był w stanie, że jak powiem, kontynuować to przez cały czas. Jeżeli ktoś lubi jeździć więcej tłuszczy w diecie, to okej, okay, to taka dieta jest dla niego dobra. Jak ktoś lubi jeść więcej węglowodanów w diecie, to być może taka dieta jest dla niego lepsza. Więc ja tam wcale nie, nie, nie uważam, że, że mój sposób jedzenia jest na przykład lepszy niż kogoś innego. Więc okay. też jestem taki elastyczny i mam też zawodników czy takich, którzy jedzą i tak, i jedzą tak. Więc myślę, że najważniejsze jest to, żeby dana osoba odnalazła swój sposób na to, żeby utrzymać się w tym reżimie, tak jak ja się utrzymuję, że tak powiem, przez, przez wiele lat. I że tak powiem, nie jest to dla mnie jakimś tam cierpieniem, czy jakimś mega wielkim wyzwaniem, że powiem, żeby, żeby trenować, czy, czy, czy żeby trzymać się tej diety. Nie? Brzmi dobrze. Brzmi dobrze, no. <laughs> i nawet działa. I nawet działa, jak <laughs> tak. widać. I generalnie oprócz swoich wyników jesteś też rzadko znany z wyników swoich zawodników i we swojej szkoły, którą prowadzisz. Kiedy to się zaczęło, że zacząłeś pracować z innymi ludźmi tak stricte no, że... zawodów? Powiem szczerze, że, że, że dawno temu, bo jak jeszcze startowałem, to tam miałem jakichś podopiecznych, oczywiście głównie kolegów, z którymi gdzieś tam. Kiedyś nie było ogólnie żadnej wiedzy, nie było żadnego, że jak powiem, żadnej pomocy, na, na, na którą można było że jak powiem, liczyć w postaci nie wiem, chociażby jakiejś książki, gazety, czy, czy na przykład nie, nie można było wejść sobie na internet napisać do jakiegoś zawodnika, czy do jakiegoś trenera i go poprosić o, o radę. Więc wiadomo, że byli trenerzy, którzy gdzieś tam, znaczy trenerzy, inni zawodnicy, którzy pomagali innym zawodnikom. Ja też kiedyś na początku oczywiście jeździłem tam do, do, do Piotra Głuchowskiego. To mm był -hmm. taki można powiedzieć, pierwszy trener i chyba jedyny polski trener, którego tam gdzieś się. Czy zawodnik, którego się radziłem, w jakiś sposób gdzieś tam przeprowadzać treningi, diety, to i tak dalej. I gdzieś tam mi to wychodziło, potem widziałem, że, że, że tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, że troszkę wolałbym inaczej na przykład jeść albo potrzebuję trochę więcej tego albo tamtego. I tak sobie, że jak powiem przekładałem to na swoje i potem sam już siebie jak powiem, prowadziłem. Ktoś widział, że mi dobrze wychodzi, bo to tak zawsze przeważnie jest, że ktoś jest okej, okay, robi jakieś wyniki, to zaczynali mnie pytać o to. więc. Pokazywałem w jaki sposób ja to robię, i gdzieś tam widziałem, że mi to całkiem dobrze, dobrze wychodzi. I jak powiem, ilość osób, która gdzieś tam przeszła przez moje ręce, spowodowała też to, że jakieś tam doświadczenie też wzrosło. No i muszę się pochwalić, że wiadomo, że, że myślę, że całkiem dobrze ci moi podopieczni sobie, sobie radzą. Jeżeli chodzi, wiadomo, o robienie formy, to myślę, że. Że, że potrafię, że jak powiem, to zrobić. Jeżeli chodzi o budowę, budowanie mięśni, to to również, bo mówię, mam tu takich chłopaków, którzy budują całkiem sporo mięśni z, z między startami i osiągają ba, bardzo dobre lokaty, bo mam w swojej, że jak powiem, wśród swoich podopiecznych i mistrzów świata, i mistrzów Europy, i mistrzów Arnold Classic i innych tam, już nie mówię o jakichś debiutach czy o mistrzach Polski, bo tego wiadomo, jest też bardzo, bardzo dużo, więc więc myślę, że, że skoro tyle tych medali gdzieś tam zdobywają, to znaczy, że, że chyba gdzieś tam w jakiś sposób jestem w stanie im to dobrze pomóc. Oczywiście wiadomo, że, że nikt nie jest jakimś tam alfą i omegą i, i są też takie osoby, które mają inne, że jak powiem, zapatrywania na pewne rzeczy i też robią wyniki, więc wcale nie mówię, że, że moja szkoła, czy, czy moja, że jak powiem, moje podejście jest najlepsze, bo tak, bo tak nie jest. są różne, że jak powiem, drogi do celu, natomiast myślę, że jak kogoś mam takiego, kto robi cały czas to, co mu mówię, to, to jestem w stanie dużo z taką osobą, jak powiem, zrobić i, i z, tego, z tego się cieszę, bo, mówię, bo jakby nie było gdzieś tam tych tytułów, trochę no, zrobiliśmy, no więcej zdobyli moi podopieczni tytułów niż ja na pewno, także, mhm. <laughs> także to, jest, to jest dobre. Jak, byłbyś w stanie wymienić takie, nie wiem, powiedzmy pięć takich podstawowych filarów tego, w jaki sposób przygotowujesz zawodnika? Two najważniejsze, żeby osiągnąć sukces. Naj, naj, najważniejsze to, to jest według mnie przede wszystkim konsekwencja tego, czego, czego się trzymamy. Czyli, czyli wiadomo, że ja nie lubię robić, tak powiem, e, e, ciągłych takich, że powiem, zmian. Czyli wiadomo, że zmiany są ważne, ale trzeba dać sobie też jakiś okres czasu na to, żeby zacząć, czy. Czy, czy, tak, czy to działa, czy to, czy to nie działa? Czyli na, na pewno nie jest to tak jak niektórzy, że próbują jednej diety takiej, potem zupełnie innej diety. Potem, potem robią na przykład, nie wiem, jedzą tyle węgli, potem w ogóle tych węgli nie jedzą. Więc u mnie konsekwencja to jest to, że, że jak już coś zaczynamy, to staramy się, że tak powiem, robić jakiekolwiek zmiany bardzo takimi małymi krokami. Czyli wiadomo, że, że nie robię żadnych takich ekstremów. Jak ktoś przychodzi, to. To, to nie działa na zasadzie takiej, że ktoś, kto był w jakimś tam jednym miejscu, nagle robi wszystko do góry nogami. Więc Staram się gdzieś tam zadaptować to, co robił na, na tą chwilę, do, do jakiegoś tam, do jakiejś tam że tak powiem, takiej bazy dla nas i dopiero z tej bazy, że tak powiem, gdzieś tam ruszyć. Więc myślę, że konsekwencja jest jakby najważniejsza. Potem to, to co powiedziałem, małe zmiany i takie, że jak powiem, zmiany nie wszystkiego naraz. raz. To też jest bardzo ważne. Czyli wiadomo, jak już gdzieś tam, nie wiem, zmieniamy trening, to nie zmieniamy od razu diety, cardio i tak dalej, ale staramy się, że jak powiem, jedną zmienną gdzieś tam zmieniać i patrzymy, co się, co się dzieje. Co jest jeszcze ważne? No oczywiście ja też jestem jakby zwolennikiem też takiej starej szkoły, czyli, czyli też tego, żeby... Nie, nie za bardzo sobie utrudniać, że jak powiem, takie podejście czy treningowe, czy, czy dietetyczne. Czyli ja tam na przykład nie wierzę za bardzo w to, co niektórzy preferują, czyli na przykład za zbyt duże takie urozmaicenie, chociażby na przykład diety czy, czy treningu. Oczywiście lubię żeby dieta moich podopiecznych była, była jakby tam zróżnicowana, żeby dostarczała, że powiem, żeby nie wyglądała tylko tak, jak, jak to kiedyś się robiło, że piersi, ryż, piersi, ryż i tak dalej, ale też nie, nie lubię jakichś, nie wiem, posiłków, które widzę, że niektórzy dietetycy robią, na przykład, które się składają nie wiem, z 2 gramów pietruszki, 3 gramów selera i 50 różnych innych, innych że powiem, rzeczy, bo myślę, że, że nie jest to absolutnie potrzebne. No, co jeszcze? Jeżeli chodzi o jakieś tam treningowe rzeczy, to też nie jestem jakby zwolennikiem tego, żeby to wyglądało. Nie wiem, jakieś były cuda, widy, nie wiadomo, jak też tam widzę niektóre dziwne ćwiczenia ludzie robią. To też ja ogólnie bardziej bazuję na takich podstawowych sprawach. Myślę, że, że jakieś tam nie wiem. Krążenia ramion w czasie, w czasie rozpiętek czy jakieś dziwne różne przenoszenia, niewiele że tak powiem wnoszą. No i co co jeszcze? No myślę, że, że generalnie taka prostota i konsekwencja to, jest, to są chyba takie najważniejsze rzeczy, które, które ja, ja preferuję. I, no i wiadomo, i trzymanie się tego, co, co nam pasuje. Czy wiadomo, że też to nie jest tak, że, że każdy musi jeść. W sposób taki podobny, czy tam nie wiem, czy jakieś makro, czy jakieś podobne treningi, bo każdy oczywiście jest z nas inny i lepiej się, że tak w takim czy, czy, czy w innym układzie, ale jak się w tym czuję, no to oczywiście niech, niech się tego trzyma i tylko te małe zmiany gdzieś tam będą najbardziej chyba optymalne. Prostota, ta konsekwencja i nie wchodzenie sobie w drogę. Tak. No i tak, no i wiadomo, że trzeba się starać. Nie? To też y, ja to mówię, że, że niestety y, trzeba się starać i myślę, że, że większość osób, która tych efektów nie ma, po prostu dlatego nie ma, że się starają za mało. Sami wiecie, jak to czasami, jest, że ktoś, nie wiem, przychodzi, przychodzimy na trening, zrobimy, nie wiem, rozgrzewkę, a, a, czy tam jakieś tam delikatne, nie wiem, kilka serii przygotowawczych do jakiegoś tam pierwszego ćwiczenia, a ktoś już zrobił cały trening na przykład. No to wiadomo, no to nie wierzę, że ktoś jest w stanie tak, tak trenować e, ciężko, żeby, żeby zrobić ten trening wiem, w 30 minut na przykład, żeby to dawało jakieś tam efekty, więc. Więc myślę, że trzeba się starać na tych treningach, na pewno. Myślę, że większość osób jest niestety, znaczy większość, można powiedzieć tak, że albo są osoby przetrenowane, albo są osoby niedotrenowane. I niestety wśród tych ludzi, którzy nie mają, że jak powiem, za, za, za dużo efektów, myślę, że więcej jest tych takich właśnie, którzy nie starają się za, za bardzo. No. I szukają gdzieś jakiejś drogi na skróty. Wiesz, to tak u Was w tym treningu jest dużo takich ciekawostek. No i, i też jak na przykład nieraz widzę, że przychodzą chłopacy i nie wiem, robią martwy ciąg, na przykład 60 kg i, i do tego jakieś tam, nie wiem, przynoszą magnezję, cudeni niewidy, jakieś inne... Pasy, paski, paseczki, jakieś gumki i zdejmują buty, bo, bo żeby nie wiem, żeby było łatwiej chyba unieść te 60 kg z podłogi, krótsza droga była, no, to nie, no nie wiem. Dziwne to jest dla mnie. No. Wiadomo, o chodzi. Często też wiesz, mamy na przykład takich zawodników, przyjeżdżają, powiesz, robimy w nim jakieś ciężkie siady, czy coś on mówi, że on już tak naprawdę to wie jego maks. No okazuje się, że jeżeli go pociśniesz trochę mocniej, no to 20-30 kilo potrafi więcej nagle wstać. Tak, tak. Ja... To, to chyba jest ten to w właśnie w nie tak się. Tak, nie. w kulturse no. tak samo jest. Ja to, to też nieraz tam. A jeszcze z, z 10 10 tak. powtórzeń jeszcze, nie? Wymusisz no. człowieka nad nim tak. wstaniesz nie? Bez tak. problemu. Hmm. No, albo na przykład niektórzy też tak mają, że, że tam, miał w rozpisze 4 serie po 8-10, no to robił 4 serie po 8-10, a mógł zrobić po 10-20, no, mm -hmm. znaczy po 12, tam czy 15. Mm -hmm. Ale on miał napisane, że po 8-10, no to... <śmiech> <śmiech> tak, <że> to... <laughs> Zamiast zwiększyć ten ciężar, mm -hmm. to mówi, tak mu dobrze wchodziło. Czy... No, Także no, dużo jest takich mm -hmm. rzeczy, że, że, że widać, że ludzie mogą po prostu starać się bardziej, a się nie starają. Mm -hmm. Zresztą ja mówię po tych, co się bardzo starają. Teraz akurat też tam robiłem taki filmik o najlepszych nogach, akurat w Nie. Polsce. Akurat jestem w stanie teraz na etapie jakby sklejenia tego wszystkiego Nie. i tak rozmawiam z tymi różnymi chłopakami, którzy Nie. gdzieś tam te nogi mają duże w, w kulturystyce. No to powiem szczerze, że każdy z nich. Ciśnie olbrzymie ciężary i każdy gdzieś tam, że tak powiem, naprawdę stara się. Oczywiście są też tacy, którzy na przykład robią, nie wiem, duże ciężary, mnoż, bardzo dużą liczbę ruchów na przykład, albo jakieś gigancery robią i tak dalej. Ale są też tacy, którzy podnoszą bardzo duże ciężary. No to więc wiadomo, że starają się bardzo mocno. Natomiast jak widzę tam wiem, chłopaków, którzy przy, przychodzą i też nieraz czasami widzę rozpiskę tam treningową i on na przykład no, robi na nogi, mówi, że mu noga nie idzie, a robi tylko wyprosty. Zginanie nogi i nie wiem, trzy serie wykroków, żeby mieć lepszy tyłek. No to kurczę, to. to myślę, że to, to nie jest nic dziwnego, że ma te nogi słabe, nie? Także trzeba się starać bardziej. <grym> <grym> tak. A powiedz mi jeszcze wbliżając się już do końca. Skąd pomysł, żeby wystartować w sportach walki? <grym> to był bardzo spontaniczny pomysł. I nie był mój, nie był mój pomysł. No. Po prostu. Zadzwonili, zapytali, czybym bym chciał, a ja generalnie, nawet się nie, nie, nie namyślając, nawet jeszcze nie pytając za ile i w ogóle, powiedziałem: OK, no mogę, mogę sobie spróbować. Ja tam bardzo lubię najróżniejsze, że tak powiem, takie wyzwania, i to też tak potraktowałem jako, jako wyzwanie. Chociaż nie powiem, gdzieś tam kiedyś w głowie myślałem cały czas o tym, jakby to było wejść do takiej klatki, jakie to jest ogólnie jakie to jest przeżycie, wiesz, bo, bo, bo to wiadomo, każdy z nas gdzieś tam za mało lata, nawet wy jesteście młodzi, nam, to może cały czas wam się to przydarza, gdzieś tam na dyskotekach się gdzieś tam bijecie, ale to wiadomo, że, że jest coś zupełnie innego, więc gdzieś tam kiedyś sobie myślałem, co taki zawodnik wychodząc do tej klatki czuje, jak, jak w ogóle wygląda taki trening do tego, żeby się przydać do takiej, do takiej walki, no bo wiadomo, że, że, że pod dyskoteką to jest to trwa chwilę i generalnie i, i koniec. A tutaj jakby nie było, jak ktoś wie, że musi się na przykład nie przydać na trzy rundy, na przykład po trzy minuty. Jak ktoś tam miał coś, jakieś do czynienia z jakimiś sportami walki, to wie, że trzy minuty wytrzymać to jest naprawdę Bardzo mega, dźwięk. mega wydarzenie. Więc gdzieś tam kiedyś chodziło po to, że... że... Ciekawe jak to jest, chociaż wiedziałem, że nigdy mi się to nie przytrafi, no bo mówię, no co ja generalnie kulturysta mogę szukać gdzieś w takich, w takich sportach walki. Więc jak zadzwonili i powiedzieli, że jest takie, takie wydarzenie i czy bym chciał, to mówię, kru, że spróbuję, zobaczę, mówię chociażby dlatego, żeby przejść ten okres przygotowań i zobaczyć jak to, jak to jest. I coś tam się być może nauczę i będę miał o czym pogadać na przykład. No. No i, no i powiem szczerze, że, że, że mega fajna sprawa, coś zupełnie innego, no zupełnie, zupełnie inny trening niż robiłem do tej pory. No, nie wiedziałem, że można doprowadzić się do takiego stanu jaki przeżywałem praktycznie codziennie, mhm. szykując się do tej, do, do tej walki. Oczywiście nie mówię tu o samych tam jakichś technikach, bo no, wiadomo, technika to jest zupełnie się o ale tej, o tej takiej e, części, takiej wydolnościowej, to, to nawet nie byłem sobie w stanie wyobrazić, e, jak może brakować tlenu, jak może być ciężko, jak może człowiek być zmęczony, bo ja powiem szczerze, że tam wiadomo, treningi ciężkie robiłem, siłowe i tak dalej, to człowiek wchodzi połamany, zmęczony to i tak dalej, A tutaj te pierwsze treningi to robiłem takie, że ja siadałem potem na macie i... I nawet nie wiedziałem, czy pójdę do domu, czy tutaj zostanę, na tej macie się prześpię, czy, czy coś. No, to nieprawdopodobna sprawa, dlatego jeszcze bardziej szanuję i podziwiam wszystkich tych takich fajterów, którzy szkują się do takich walk, bo to jest naprawdę to, co oni muszą przejść. To jest no, nie, nieprawdopodobna sprawa. Nie? Także no, super, no, cieszę się, że miałem możliwość spróbowania. Podoba mi się nie powiem. Fajna zabawa, także. Adrenalina jest zupełnie inna niż, niż wiadomo, na jakichkolwiek innych zawodach. A powiem, adrenalina jest chyba największa, jaką mogłem sobie że powiem, kiedykolwiek w życiu przeżyć, robiąc nawet inne dziwne rzeczy, jakieś nie, skoki na bandzi, czy tam, czy nie wiem, na przykład koniem przez przeszkody, to takie rzeczy też robiłem. To wiadomo, że to wszędzie gdzieś tam jest taka adrenalina i w ogóle czy jak nawet się spada z tego konia w te wszystkie drągi i tak dalej, to, to, to wiadomo, to jest zupełnie coś innego niż jak się wchodzi do tej klatki. To no, jest zupełnie coś innego, także naprawdę polecam, jak ktoś ma okazję, to, to naprawdę polecam. Właśnie chcemy wypłać koczwarę do Fame MMA, ale twój czas oh. mówi, że jeżeli ogląda na Wojtek Kola, to. No, to jest go bardzo ciekawy. Jest, będzie taki przeciwnik dla Kamila, którego na pewno cały świat trójbuły będzie chętnie oglądał. Ale Kamil jest nieśmiały. To nawet, to nawet nie wiedziałem, że macie też takich tych, bo u nas też są tacy. Wszyscy by go chcieli zobaczyć. Jedno mi się tak rzuca w oczy radę, jak tak ciebie wyłam, to ja mam wrażenie, że ty nie odczuwasz czegoś takiego jak presja. Albo w jakiś sposób sobie z tym radzisz. Wie, wiesz o co mi chodzi. No, tak powiem po spróbuję, zobaczę, trzeba się po prostu tego trzymać. To tak, tak, tak o tym opowiada, żeby to naprawdę nie wymagało odwagi, samozaparcia, to, że to jest takie naturalne dla ciebie. Znaczy, wiesz, co powiem szczerze, tak, że ja nawet przed tą walką za bardzo tak się do końca nie, nie stresowałem. Hmm. Ja sam się tym, tym dziwię, bo tak naprawdę stres mi się włączy dopiero wtedy, jak byłem tam na tej, na tej hali. I odsłoniłem tą kotarę, zobaczyć tą, y, tą klatkę i, i tych ludzi. Tak? Jak wtedy zobaczyłem, to wszystko mówiło, kurde, naprawdę, naprawdę jest, y, jest słabo. Nie? Natomiast. Y, no przed tą walką normalnie spałem. No kurczę, aż sam się dziwię. Ja powiem szczerze, że ja sam widzę na przykład, że ja wiele rzeczy takich tak nie przeżywam, nie wiem, tak jakoś zawsze z, takim, tak było, z takim stresem. Czy, czy to no, może jest zawsze. Wynik jakiegoś treningu i tego, że... że nie, tyle wydaje mi się, że jakieś, jak byłem tam za mała, to byłem taki bardziej przeżywałem, hmm. bo mówię, nie spałem przed zawodami i tak dalej, hmm. i tak dalej. Ja gdzieś potem jakoś tak mi się to, to nie wiem... Zmieniło, że, że, że nie że mam coś tam do zrobienia, robię to i, i jakoś nie, nie myślę, bo taki, wiadomo, że czasami każdy ma jakieś tam chwile zwątpienia, i gdzieś tam coś przychodzi do głowy. Natomiast ja gdzieś tam potrafię się tak gdzieś, że jak powiem, zaprogramować, że, że będzie tak i, i koniec. I powiem szczerze, że ja przed tą walką, mimo tego, że wiadomo, że trenowałem 6 tygodni i nie miałem wcześniej żadnych tam jakichś takich, nie wiem, podstaw. W... Fajterskich i tak dalej, to gdzieś ja cały raz myślałem, że ja tę walkę wygram i w ogóle tym nawet nie, nie szło mi wybyć z głowy, że, że... ktoś mi tam mówi, że on trenuje trzy lata, że to, że tam. No, co, mówię, no, nie ma znaczenia, mówię. <ścoughs> mówię także także ja, ja dopiero powiem szczerze, że teraz tak patrząc na to przez pryzmat tego, co wtedy robiłem, i teraz wiadomo, że po tej, po tej walce gdzieś tam sobie trenuję. Tam. Dwa razy w no. tygodniu sobie chodzę, gdzieś tam na matę, coś tam się hmm. e, kulam, gdzieś tam trochę boksuję, to i tak dalej. To teraz dopiero widzę, ile ja nie umiałem mm. jak i jaki po prostu, że tak powiem, zielony wszedłem do tej klatki. To, to, to jest w ogóle nieprawdopodobne, że ktoś mnie tam w ogóle wpuścił no, na, na, z, z takimi, że tak powiem, umiejętnościami. Więc naprawdę jestem dumny z siebie, że, że, że to tak długo trwało. Także naprawdę szok. Nie? Ale, ale, ale myślę, że to jest gdzieś tam być, być może takie, nie wiem, takie z racji też wieku, nie wiem, jakiegoś doświadczenia. Gdzieś ja już tam wiesz, po, po tych różnych zawodach, po różnych dziwnych rzeczach startowałem, występowałem na różnych scenach i gdzieś tam takiej presji, pewnie takiego, takiego stresu nie czuję, jak osoby takie, które gdzieś tam się z tym no, nie spotkały. Dlatego, dlatego myślę, że, że, że to jest chyba głównie to, że, że gdzieś tam… Po ekspozycja. No, myślę, że, że po prostu wiesz, mhm. samo to, że ktoś gdzieś robi coś innego, ale też jest do tego przygotowany gdzieś tam psychicznie, to mu pomaga robić coś innego. Nie? Mhm. I cokolwiek bym pewnie robił innego, to, to też bym gdzieś tam starał się odnaleźć. Wiesz, że mógłbyś napisać jeden z najlepszych podręczników, bi, na przykład biznesowych czy lifestyle'owych w tym momencie. Nie wiem, czy kiedykolwiek się zajmowałeś czytaniem takich rzeczy, pewnie nie potrzebowałeś, ale generalnie to, to, to co mówisz, są takie złote zasady, które. Tak, tak ja, ja, ja myślę, że takie taki coachingowe rzeczy, to, 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 to myślę, że ktoś, jakby pewnie mógł to wyciągnąć, to być może tak, nie? Słuchaj, jak najbardziej upraszczaj, no. nie gadaj do siebie za dużo. Masz po prostu do, 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 do wrobienia. Jeżeli chcesz, żeby ci było łatwiej, to najpierw musisz tak. się wyeksponować. Czyli żeby po prostu nie przeżywać, czy nie mieć z tym takich problemów, nie stresować się, no to nie ma innej opcji niż po prostu najpierw wejść, wyrzucić się wiesz, na głębokie wody, przeżyć to, to wiesz, ten próg pobudliwości pójdzie trochę w górę, będzie łatwiej, nie? ale no nie może, ma drogi być, na skróty. Tak, tak. Przyjmij takie działania, które będziesz mógł je po prostu kontynuować przez długi czas, bo nie można tego zrobić bardzo szybko, a jeżeli jesteś w stanie wiesz, osiągnąć wielki sukces bardzo szybko, to mieć po prostu farta, a nie jesteś dobry, nie? No I... tak, tak. Nie no i wiadomo, że, że trzeba myślę wydaje, że też trzeba wierzyć w siebie, nie? Trzeba, trzeba mhm. gdzieś tam sobie tak się, się za, zaprogramować, że się w to wierzy, że wierzyć też pewnie w ludzi, którzy gdzieś tam są obok, którzy gdzieś tam pomagają, no bo wiadomo, że szukając się do tej walki też musiałem komuś powierzyć swoje, to, to nie było, że ja sobie w, w Myśliłem, jak ja to będę robił, no bo skąd miałbym dowiedzieć? Pytanie, więc... czy można uwierzyć w siebie bez jakby zdobycia czegoś wcześniej, nie? Czyli no, no musimy tak, pisać. No, być, być może tak. Sam, sam też tak mówi, zacząłeś od zawodów na ostatnim miejscu i to nie był problem, nie? tylko to było pytanie, co dalej? Jak być wyżej i sprawia. Tak, ja wtedy powiedziałem sobie, że jak następnym razem pojadę, mówię, to wygram zawody. Też nie czułem się jakoś pokonany. Powiem szczerze, że ja nigdy nie czułem się jakoś tak w jakiś sposób, nie wiem, taki pokonany, że na przykład, nie wiem, czegoś nie wygrałem, to na przykład niektórzy, ja załamani są, że im nie wyszło. Ja na przykład powiem szczerze, że śmieję się nieraz tego, jak widzę. Na tych Instagramach głównie dziewczyny, niestety, no, widzę bikiniary, jak przeżywają swoje starty w zawodach, nie wiem, gdzieś tam, start w jakichś debiutach albo w czymś, i, i one tu płaczą potem, że zostały skrzywdzone, że to, że tam, to tak się zachowują, jakby im się, nie wiem, świat zawalił. I by nie było innego, po prostu innych problemów na świecie, tylko generalnie ten start, że zostały, nie wiem, źle ocenione. To, to oczywiście wcale nie uważam, że, że zostały źle oceniane, ale, ale wiesz co chodzi, że mhm. coś się stało strasznego, bo, bo nie, wiem, bo nie no, wygrało. U nas nie. to też to jest, wiesz, nie, to zawsze w jakiś powód, dla którego akurat nie byłeś w stanie formy zrobić, nie? Ta, nie ta, ukazać, no, no. Dokładnie, że, że, że akurat nie wiem. Mhm. Był ten był przeziębiony, a ten albo nie wiem, nie on zły, zły miał brązer, albo coś. No, no, no tam cuda nie się. albo nie wiem, że sędziowie się zmówili, że go nie lubią. E, albo też, nieraz też słyszałem, że znaczy, moi. zawodnicy akurat naprawdę nie lubią. Ja, to... <laughs> ja się... słyszałem, że czasami moi zawodnicy wygrywają dlatego, że są moimi zawodnikami. O. Po prostu. Że mm. mnie tam wszyscy znają i dlatego wiadomo, że to jest oczywiście absolutną bzdurą. Mm. Bo też czasami moi zgodnicy też czasami nie wygrywają. No. Więc jak ktoś myśli, że jak tylko przyjdzie do mnie i od razu będzie wygrywał, to tak niestety nie jest. No. Też trzeba się starać. Czyli nie masz magicznej pigułki, będzie trzeba zapierdalać. Niestety, niestety. Naprawdę no. się wkusiłem na kulturystykę. <laughs> Ale hmm. możemy o tym pogadać. <śmiech> <Trzeba> <śmiech> tym pogadać. Teraz, teraz widzisz, teraz jest dużo kategorii, także mm. myślę, że w spodękach bym Cię widział. Na pewno, na pewno byłbym najwyższy. No, no tak. No, no ale nie, absolutnie ja się tutaj broń Boże nie śmieję ze spodenek. Naprawdę to kiedyś kiedyś <grym grym grym> ten, kiedyś wiadomo jak wchodziła ta kategoria, no to, to, to trochę były takie tam pośmiechujki z tych zawodników i tak dalej. Natomiast teraz ci zawodnicy naprawdę prezentują naprawdę super poziom i... I kiedyś wystarczyło tylko mieć ten brzuch, tak powiem, wyrzeźbiony, żeby gdzieś tam liczyć na, na wygranie, natomiast teraz te sylwetki są bardzo kompletne i ci najlepsi są naprawdę kozakami, także, także nie można tam mówić, że, że ci są lepsi. Poza tym w te, ta, ta kategoria ta atletyczna, to, to są naprawdę konie, także niektórzy z nich naprawdę mogliby startować normalnie z kulturystami, jak nie, jak nie, jak nie z ekstremalnymi, to z tymi klasykami na pewno by sobie mogli poradzić, także. Ale to też dlatego, że mówię, że ćwiczę i efektem ubocznym jest to, że te mięśnie rosną. No. Mhm. To już nie wiesz, co mnie dalej zapytać, bo już widzę, że kiwasz, że jest, jest już późna pora, trzeba iść spać, <noise> zjeść białko jakieś. To <noise> białko czy węgle na noc? <noise> Wszystko trzeba jeść. Bo Kamil mi każe węgle jeść na noc i potem jestem ulany i mówi, że to dlatego, że po prostu no. A ja, ja powiem wam szczerze, że ja nigdy nie jadłem przed spaniem. Jak, jak na przykład niektórzy tam, że przed samym spaniem wiedzą, to czytam. To, to ja mi się zawsze wyłączało apetyt gdzieś tam koło godziny 21-22 I mimo że chodziłem zawsze później to już potem nigdy nic nie jadłem. I też się nie bałem tego katabolizmu, który mówią, że jak się nie zje coś przed spaniem, to ten ja po prostu nie lubię się najadać na noc, także nie wiem. No i to jest dobre podsumowanie chyba. Tak. Całej filozofii. Ja mówię tak, o co mówiliśmy wcześniej, że każdy hmm. musi patrzeć pod, pod siebie i. Przede wszystkim sobie umożliwić wykonanie planu. Tak, a dokładnie. potem dopiero się skupić na tym, jak go wykonać dokładnie. Dokładnie. A czy to będzie to, czy to będzie tamto. Hmm. Jak jest konsekwencja, to jest, to jest efekt. Nie? No. Bardzo Ci dziękuję, Radku, za ja tę rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Dla mnie na pewno bardzo pouczająca i inspirująca, tak. mówię to szczerze. Mam nadzieję, ja że bardzo dla tych ja... tu. Też? Ja tu też się nagadałem, widzicie, bo jak zaczynam gadać, to nie mogę przestać. I czasami tak sobie właśnie nieraz gadam, gadam, bo już nie wiem w sumie o czym gadam. Co, je, 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 jest o czym opowiadać, no to się nie kończy, nie? Tak. No, jakbyś zadawał lepsze pytania, to by były jeszcze ciekawsze opowiedzi. Ale to może w tym, w tym odcinku dla dorosłych. Zrobimy <noise> materiał premium tak. z, <noise> z dostępem. Pay per view. Dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę. Bardzo było mi miło. Dzięki bardzo. Chciałem też wszystkich pozowić, ale nie wiem, czy tutaj mam pomagać, czy tam. Mamy, Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie mm. i do zobaczenia. Dzięki no. i na koniec jeszcze zapraszam na onlinebarbellacademy.pl I e ebooki kupujcie. Gdzie będzie specjalny kod promocyjny od Radka. Tak. Jaki to będzie kod? To będzie... Daj Radkowi wymyślić, jaki chcesz mieć kod, Radek. Słodki.pl Słodki <noise> I oczywiście zajrzyjcie też do pif tam znajdziecie namiary na Radka. Jeżeli jesteście zainteresowani tą sylwetkową stroną w portów siłowych, lepszego człowieka będzie Wam dużo będzie trudno znaleźć. Wbijajcie na szkolenia, wbijajcie na prowadzenie, wbijajcie również na siłownię poćwiczyć w prawdziwym klimacie i tym pozytywnym akcentem Kończymy czwarty odcinek Barbell Academy Podcast. Dziękuję bardzo. Siema na razie. Publiczność bije brawo teraz. <noise>